Komercyjnymi partnerami programu są marki mBank oraz Play. Dobre rozmowy z Wojewódzkim i Kędzierskim masz jak w banku. Na podcast zaprasza mBank, oferujący mKonto Intensive dla tych, którzy chcą więcej z życia. Wojewódzki Kędzierski. Najlepsze połączenie, którego możesz słuchać w domu i poza domem. Dzięki Play, partnerowi podcastu. Play. Minęła godzina 20. Słuchacie w Onecie podcastu Wojewódzki Kędzierski. Ja się przygotowywałem w domu. A ja przygotowywałem się w piątek i sobotę na łódce, gdzie wyobraź sobie, miałem genialny internet poza domem w Play. No ja pamiętam, bo do ciebie pisałem, a ty byłeś na środku Morza Bałtyckiego. Tak, proszę pana, światłowód nawet sięga na środek Bałtyku. A naszym gościem dziś jest legenda polskiej telewizji, teatru i filmu. Piotr Gąsowski, dzień dobry. Dzień dobry. Legenda zabawy, legendarny ojciec i tutaj ten legendarny może pojawić się dzisiaj wielokrotnie. By nie powiedzieć też amatorski. Dobrze, ja bym zaczął tak bardzo ogólnie, aczkolwiek już prywatnie i dyskretnie. Czy masz aktualnie na sobie bieliznę z jakąś firmową dużą metką? To jest to imię i nazwisko na przykład. Bo kiedyś powiedziałeś, że daje ci to poczucie, że jesteś zadbany i twoje życie... To znaczy właśnie nie z dużą. Metka musi być taka malutka, tylko ja muszę wiedzieć, że to jest... To nie jest na pokaz. No potem oczywiście jak przychodzi to do czego, no to ten kto ma zobaczyć, to zobaczy, ale tak, mam na pewno bieliznę firmową. Ale czy to jest tak, że... Amatorską. Ale gadki z dobrymi metkami są, nie wiem, lepsze, bo rzadziej się pierze? Czy? Nie, lepszy materiał, bardziej bardziej miękki. I czemu ci to służy? Znaczy, co ci to daje, tak serio? Uważam, że i on, i ja zasługujemy na szacunek i dlatego powinien być ubrany w dobre ubranie. A ty jesteś snobem odzieżowym? Tak. A co to znaczy? No wiesz, to jakbym mógł przetworzyć, jak ty jesteś snobem samochodowym, wiesz, to jest ten rodzaj... lubię mieć. Lubię mieć i niekoniecznie nawet mam dużo na przykład rzeczy, które u mnie wiszą i jeszcze mają metki i ich nie założyłem nigdy. Przyznam się, że częściowo dlatego... Czy jesteś taką szafiarką? Trochę jestem szafiarką, mam pół mojego mieszkania to jest garderoba, ale, to muszę też powiedzieć, kupuję często troszkę przymałe rzeczy, w nadziei, że się motywująco, do tego dostosuję i dlatego tak wisi to lato. Ale jesteś pierwszym harlejowcem, który do nas 5 minut temu przyjechał na motocyklu w śnieżno-białej koszuli. Przypominam jeszcze o uniformie z Czerwonego Krzyża. Czerwonego Niemieckiego Krzyża i to mi bardzo pomaga, bo widać mnie z daleka. Domontowałem sobie również głośny tłumik. W zasadzie to jest oksymoron. Głośny tłumik, no ale wiecie o co chodzi? Żebym był słyszalny. I to jest... Ale nie przeszkadza ci to, że ten strój ochronny, który masz, kosztował 5 euro i to cię trochę upokarza? Ale jest markowy. Jest markowy, jest z przeceny z Berlina przywieziony. Nówka sztuka. Słuchajcie, jest jeszcze taka sytuacja a propos córki Calvina Kleina, która robiła testy swoim nowym chłopakom i jak ktoś miał imię i nazwisko jej ojca na majtkach, to od razu go wyrzucała z tej randki. Test Neomi. Jej się w ogóle nie dziwię. No dobrze. Ale czy to, że ty jesteś tak odzieżowo bardzo zadbany, to właśnie to spowodowało, że od 2006 roku przyklejają ci co sezon albo co jakiś czas etykietkę geja? O, to ciekawe, bo ja nawet nie wiedziałem. Takie najbardziej spektakularna etykietka geja. Nie zapomnę tego do końca życia. Słuchajcie, to jest... Ekskluzywna etykieta geja. Markowa. Były takie dni, polskie dni w Masokorto. O, byłem, przecież byliśmy razem. Właśnie, tak. Odwołuję się. I występowaliśmy tam w Domu Kultury, takim włoskim, tyrolsko-włoskim, z tercetem, czyli kwartetem, bo istotą tych dni polskiej kultury jest to, że przyjeżdżają różni ludzie, którzy występują wieczorami, w dzień zjeżdżają na nartach, na lodowcu, a poza tym... Dobrze się bawią. Dodajmy też, że nasz serdeczny kolega Tede też tam był. A kogo tam nie było? Jejku, no w każdym razie. I w tymże Domu Kultury wystąpiliśmy z naszym programem Tercet, czyli kwartet, o którym też chciałbym później powiedzieć, bo mamy 30-lecie. 30-lecie... Jak stąsi prawie. Jak stąsi, prawie jak stąsi. I mamy w Teatrze Szóste Piętro, mamy taką wielką galę we wrześniu, ale o tym będę jeszcze mówił. Dobra. No i teraz występujemy. Naprawdę życzliwie jesteśmy przyjęci. To jest w ogóle bardzo trudna publiczność, bo to są sami artyści, więc branżowo, wiecie jak to jest, występujecie branżowo. I przyjeżdżam do Polski, przyjeżdżamy i jest gazeta pod tym, mówić czy nie mówić? Tak. Super Express. Mhm. I na pierwszej stronie Gąsowski rzucił się na wypięte pośladki Rozmusa. I teraz... Ja to sobie jest... wyobraziłem teraz. Ale dodajmy, że Rozmus jest bardzo małą pupę ma. I rzeczywiście jest tam taki moment, że udajemy jazdę nomen omen na motorze WSK. I się tak trzymamy, tak, nie ma to nic wspólnego z żadnym jakby... Ale widocznie... Widocznie tak to zostało specjalnie odebrane. I teraz uwaga, bo to jest, na ten temat jest cały artykuł. Na oczach zdumionej publiczności Piotr Gąsowski, ja żałuję, żeście mi tego nie powiedzieli, bym przyniósł ten Super Express, bo mam. Został, rzucił się na wypięte pośladki tego. Piotrze, przyznaj się w końcu. Słuchajcie, to były jeszcze czasy, nie było mitu, nie było tego wszystkiego, no. Bo wtedy mogłem ich oskarżyć o wszystko. I uwaga, to nie koniec tematu, nazajutrz wypowiedź jakiegoś wizażysty, który mówi, że jest gejem i porada, mam poradę dla Piotra Gąsowskiego, nie warto żyć w takim zakłamaniu, warto, i po prostu ja w szoku i wiecie, i co było jakby taką transparentną wizytówką, że ten portret tego chłopaka, który o tym mówił, był z takim dużym lodem magnum. On tak, ja po prostu nie wierzyłem, że to się dzieje. Bo na przykład dzisiaj... A coś odbierasz to jako sygnał do ciebie? Znaczy nie, to było coś takiego, że jakby wielokrotnie i prawdopodobnie od tego się zaczęło ewentualne takie... Z tym, że ja wiesz co, ja się mało z tym... Od czasu do czasu... Znaczy najgorsza obraza, jaka pada w moim kierunku, znaczy najgorsza obraza według tych, kto mnie obrażają, to jest Żyd z małej litery. To jest jakby... ten, żebym... Ale czemu? Ja się pytam czemu. To jest synonim jakiegoś... Tobie można zarzucać bolszewickie pochodzenie po mamie artystce malarce, która skończyła moskiewską szkołę. Tak, tak, ale, nawet dwie. Ale ty nie masz wyglądu, bo Hajdanowicz tydzień temu też jest Żydem. Tak. Poza tym, że jest George'em Clooneyem, to jest jeszcze... Hajdanowicz nie ma w ogóle semickich rys według mnie, ale to nie ważne. To nie jest generalnie, ja mówię o tym, że... Ale jak cię poproszę na tą komisję, która będzie badała wpływy rosyjskie, to tłumaczysz się? Ale jak mnie poproszą jako członka komisji, czy jako kogoś, kto będzie wezwany przed nią? Cofam pytanie. Poczekaj, ale czy ty prowadziłeś taniec z gwiazdami, tańczył Komarenko? To jest pretekst do tego, żeby cię wezwać. No tak, tańczył, rzeczywiście. No widzisz? Ja na każdego się paragraf. Czyli miałeś kontakty z agenturą. Dobra, mój drogi, jest jeden serial, który ja uwielbiam i musimy o tym pogadać. I to nie jest twój serial. Plata o plomo, Narcos. Czy ty, kiedy rozmawiałeś przed tym, jak spotkałeś się wirtualnie, ale też chyba osobiście, z synem Pabla. Nie, osobiście się nie widziałem. Widziałem się z jego przyjacielem w Medellin w styczniu. Z Carlosem Palau, tak? Tak. To jest były policjant, on ganiał w ogóle Escobara po całej Kolumbii, a teraz jest kumplem jego syna. Wiesz co, bardzo to fajne, że to wiesz i że piszesz o tym, bo ja jeszcze mam niewymitowany, bo ja nie wiem, czy to doszło, ale myślę, że może doszło, że cały czas noszę się z zamiarem zrobienia takiego podróżniczego programu na YouTube prawdopodobnie i mam już te wszystkie filmy, ja zrobiłem cały reportaż o tym człowieku, niesamowicie ciekawa postać, który był zapiekłym wrogiem Escobara i poprzysiągł, że jakby nie spocznie, dopóki go nie zabije. Na dodatek, kiedy zabito już Escobara, poprzysiągł, że syna. Też. Tak, a syn z kolei, którego ja poznałem może 2 lata temu, powiedział, że zabije wszystkich, dokładnie użył słowa, wszystkich, którzy przyczynili się do śmierci mojego tatusia. Potem oczywiście to się wszystko pozmieniało. On napisał jedną książkę, Mi Padre, czyli mój ojciec i ten... przerażająca książka w swojej takiej szczerości o tym, że to był mimo wszystko mój tata, którego kochałem i który mnie kochał. I wielokrotnie cierpiałem przez to, że... I dziwiłem się, że tata potrzebuje zabijać. Natomiast o czym innym chciałem powiedzieć, a propos tego, o co się pytasz. To była niesamowita przygoda, bo ten namiar dostałem od syna Pablo Escobara. On powiedział, ten policjant, oprowadzając mnie nas z Maćkiem, moim przyjacielem, po Medellin. Po tych Hacienda Nápoles była grana? Przykład, tak, oczywiście. Że... No to jest w ogóle, ja byłem w Medellin, to jest jedna z atrakcji turystycznych. Tak. Przewodnicy, tam koszulki, kupujesz znaczki. Tak. Kolumbia ma problem z hipopotamami, które tam... Również ma, ale wiecie co, i to jest bardzo ciekawe, że ten policjant powiedział, że on w jakimś sensie odpokutowuje to, że był skorumpowany. Ale z drugiej strony to było przerażające. W tamtych czasach, kiedy on był policjantem, nie było nieskorumpowanego policjanta. Dlaczego? Dlatego, że Escobar, Pablo Escobar, nawet dzieciom obiecywał $100 za zabicie policjanta. Wiecie, to było... tak niska była cena życia wtedy. I co to, za inflacja. I to było przerażające. I on mówił, że wielokrotnie to po prostu trupy się ścieliły tak... Ale to też jest sekret, sukces tego serialu, bo on jest tak przerażający, tak, że ja musiałem sprawdzać, czy te rzeczy rzeczywiście miały miejsce, wiesz, wpisując... Byłem tam, gdzie kręcono scenę zabicia Pablo Escobara. To nie było na tym dachu, tylko 4 dachy obok. Widziałem to naprawdę dreszcze miałem. Natomiast, co ciekawe, Pablo Escobar, czyli Juan Pablo Escobar, czyli syn Sebastian Marroquin, on przybrał drugie nazwisko, drugą tożsamość, nie jest zadowolony z tego filmu, bo uważa, że pokazuje ojca, że heroizuje ojca i że daje zły przykład młodzieży, która... No ale wiesz, Escobar miał momenty, kiedy był politykiem, społecznikiem, fundował szkoły. Działaczem sportowym. Tak. Ja byłem w Kolumbii jak u nas. 2 razy i teraz 3 nawet. I wiecie co? Tam jest bardzo dużo ludzi, którzy mówią o nim jako o świętej osobie, ponieważ na przykład budował mieszkania dla biednych, budował schody ruchome do faweli, czy tam, żeby starsi się nie męczyli. A z drugiej strony był niezwykle okrutnym człowiekiem i jednak w myśl zasady takiej humanitarnej, humanistycznej, że żadna wojna nie jest główna, przepraszam, funta kłaków warta, jeśli ginie choć jeden człowiek, więc ja absolutnie nie jestem fanem Pablo Escobara. Zanim zacznę wątek amerykański, skończę wątek kolumbijski. Wagner Moura dobrze go zagrał? Myślisz, oceniając tak jako fajnie zagrał. Mnie się bardzo podobało, bo był bardzo powściągliwy. Mało tego, miał dobre oczy. To jest właśnie coś, przepraszam, miałem teraz 1000 myśli. Lecter, Hannibal Lecter, Anthony Hopkins zapytany w Hollywood Reporter, jak pan to tak osiągnął, tę magię w tych... Ale co osiągnąłem? No, pan się tam przygotowywał, ja nic nie sądzisz. Nauczyłem się tekstu no ale te oczy, ale to nie, to oświetleniowiec. Jakby on sam dyskontował swój, ale tutaj on taki, prawda, wydawał taki otyły, tak wolnochodzący, taki o twarzy misia i to było przerażające. Jak się wkurzał, żeby nie powiedzieć grubiej, bałem się go w tych momentach. Ale to, żeby nie ciągnąć tego wątku zbyt długo, a propos rzeczy przerażających, to ja przeczytałem jeden cytat, przygotowując się do tej rozmowy. Parę lat temu, niedawno powiedziałeś, Piotr Gąsowski powiedział: zasadnicze rzeczy mi w życiu wychodziły, ale moje życie było złożone z pecha. To jest dziwna, bo ty masz opinię, i przecież my się znamy ponad 20, może więcej lat, raczej spełnionego faceta, ojca, mężczyzny, aktora, może aktora nie wiem, ale postaci scenicznej. To skąd takie, że twoje życie złożone jest z pecha? Czy to jest ironia? Znaczy, to nie jest ironia, bo jeśli się... Należy rozróżnić dwie rzeczy. Może od końca zacznę. Tak, jestem spełniony, czuję się szczęśliwy, ponieważ spełniłem swoje marzenia. Mogę je wymienić, takie podstawowe. Zawsze chciałem być aktorem. Od 10 roku życia chciałem być aktorem i zostałem aktorem. Lotnikiem. Właśnie, pilotem zostałem. Następnie chciałem mieć syna i córkę, jak już tego. Mam syna i córkę. I to w zasadzie chyba to takie podstawowe rzeczy, które... No to gdzie ten pech? Pech to są drobne, małe sprawy. O! Powiem to i to będzie, uwaga, to jest ostatnia rzecz. To jest i pech, i powiem to o sobie, więc nie wstydzę się użyć tego słowa, jakim jestem debilem. Otóż to, że ja co chwila gubię telefony komórkowe, albo ktoś mnie kradnie, albo je zostawiam gdzieś, to jest już ten system namierzania, więc można to jakoś tam wiarygodnie. Ostatnio jechałem rowerem i się wywróciłem, uderzyłem w krawędź. I ten telefon mi wypadł z koszuli. I przejechała po nim ciężarówka. Ale teraz uwaga. Gdzie zrobiła palm topa. Ale taki krepes, taki, wiesz, ale to nieważne. Nie, on ale działał. Działał? Działał, ale tak działał, tylko oczywiście dzwonił. Wyświetlacz był większy. Troszkę. Ale i teraz wyobraźcie sobie, zapłaciłem za ten telefon w okolicach 7,5 tysiąca. No. Za ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków zapłaciłem 1800 zł w media cholera markt. I teraz uwaga. Idziemy grubo. Idziemy bardzo. Krew się rozleje. No. I teraz... Będzie większa afera niż ten śmierć z samolotu. To nie, to w ogóle nie ma o czym mówić. To jest w ogóle... I wiecie co? No. Napisałem i co myślę? Zapłaciłem 25% wartości telefonu od nieszczęśliwych wypadków. I piszę do tej firmy ubezpieczeniowej. No nie do końca 25%, jak znam matematykę, ale jakiś procent. No co, 1800 to 7,5? To jest 25%? A ile to jest? No Piotrek, dużo mniej. Ile? No czekaj, 7%. Ile? Ale widzisz tutaj... Jakie 7%? Trzy umysły ścisłe. 10%. 10%. 7%. No nie 25%. Bo 25 to 1800 to byłoby. 25 to byłoby 2,5 tysiąca. No. 3. 4,5 czyli 20%. Zmieńmy temat. No i dobrze, zapłacimy 20%. No. 20% dobrze. Ceny. To jest bardzo dużo, bo to było tak zwane ubezpieczenie celowe, czyli dodatkowe. I odmówiono mi, ponieważ nie przewiduję jazdy na rowerze. I teraz wiecie co? To znaczy, że namawiają mnie do kłamstwa. I uwaga, gdybym napisał, że po prostu mi upadł, to bym dostał nowy telefon. Aha. To nie mogłeś zmienić zeznania? Już nie mogłem. Jesteś gapa. I wiecie co? I to chciałbym ostrzec wszystkich i w ogóle wyżalić się. Po pierwsze, albo kłamcie swojego ubezpieczenia, albo nie kupujcie beznadziejnego ubezpieczenia. I ja jeszcze będę pisał odwołanie i bardzo jest mi przykro, że tak nie potraktowałem. Dobra, padło słowo pech. I tutaj gadamy teraz o twojej aktorskiej jeszcze karierze, nie? Tak się zastanawiam, bo o tych pechach jeszcze porozmawiamy, o tym Williamsie, bo tam też kilka wątków takich jest. Dla mnie jesteś największym aktorem świata od tej kosmicznej reklamy Starfood. Ja cię pamiętam, byłeś taki piękny, a ja po prostu zajadałem się tymi Snak, wylądował już kosmiczny ptak. Tak, pamiętam do dziś. I dostałem 2,5 tysiąca. Oscara powinieneś dostać. To już miałeś na ubezpieczenie telefonu. Nie, ale to było, wiecie, to było jakieś grosze wtedy. Dobra. To nieważne. Pech. Mamy pecha. I czy ten pech, bo to dzisiaj wątków piłkarskich też trochę poruszę, czy każdy piłkarz mówi, że ma pecha do trenera, pecha do murawy, pecha do kibiców, pecha do wszystkiego. Czy w tym, że ta kariera nie jest tak spektakularna, jak mogłoby być, jest trochę brak twoich umiejętności, dobrych decyzji? Trudno mi powiedzieć. Dlaczego tak jest. To znaczy, mogę powiedzieć, o co myślę, ale wcale to nie musi być prawdą, więc to są moje domniemania. To się wszystko, jeśli chodzi o film, bardzo dobrze układało do pewnego momentu, aż nie zacząłem prowadzić Tańca z Gwiazdami w TVN. Nagle ucichło wszystko i słyszałem, co ty tam wygłupiasz w tej telewizji. Ja dostałem szału, ale wiecie dlaczego? Bo wiem, że to jest ciężka praca. Dla wielu ludzi, którzy nigdy nie liznęli tak zwanego prowadzenia, nie byli na żywo, nie tego, to co tam wygłupy? Czyta z promptera, pyk, ogóle, prawda? I nie wiedzą, że to jest... Zresztą nie chcę tutaj uprawiać martyrologii, bo to jest wspaniałe prowadzić program na żywo i to jest coś, za czym na pewno tęsknię. I mało tego, ja bym nie chciał, jakbym teraz miał jeszcze raz zaczynać, to bym podjął dokładnie taką samą decyzję. Dlatego, że to jest niezwykle podniecające, a z drugiej... Ale do czego doprowadziła ta cała sytuacja? Kiedy dostałem, teraz może to nie jest popularne, marzyłem, żeby zagrać w rosyjskim filmie u takiego reżysera, który... No, wszyscy Rosjanie marzyli, żeby u niego zagrać. To było jeszcze przed wojną, tak? I długo. I również dlatego, że jestem dwujęzyczny i pojechałem na zdjęcia próbne. Wybrał mnie tam z katalogu jakiegoś tam. Było ze 40 aktorów w Petersburgu, w Lenfilmie. I jakież było moje zdumienie, jednocześnie radość, kiedy dostałem tę rolę. I I wiecie co ja mu powiedziałem temu reżyserowi? W szoku, kiedy on powiedział, spasiła nam, dawajcie... Dzięki. Przygłaszają i tak dalej. Wiecie co powiedziałem? Ale czy wam nie przeszkadza, że ja prowadzę Taniec z Gwiazdami? No co ty? Przysięgam. Też miałeś poczucie winy. Tak! Mhm. I wiecie co? I się złapał. On mówi, a ciągle gawaricie. Ale Piotruś, tak. Ale tak między nami. Andrzej Łapicki, Tadeusz Łomnicki, Gustaw Holoubek, Aleksandra Ślowska, Andrzej Szczepkowski, Zbigniew Zapasiewicz, Ryszarda Hanin, Wojciech Siemion, Bardini, Świdelski, Mrozowska, Englet, Komorowska. To była twoja kadra. Tak. I myślisz, że oni są dumni, patrząc dzisiaj na ciebie i mówią, a to jest ten facet, co prowadził kiedyś kalambury, taki program KOT, pamiętasz ktoś? Bardzo lubiłem ten program. Nawet byłem gościem u ciebie kiedyś, wiele lat temu. Tak, czy to nie jest trochę tak, że po prostu rozmieniłeś się na drobne? Z jednej strony można tak powiedzieć, a z drugiej strony, wiesz co, powiem coś, co może źle zabrzmi. Wolę być w dziesiątce najlepszych prowadzących w Polsce niż... Ale bywałeś w takich rankingach. W tysiącu aktorach. Przepraszam, powiedziałem to troszkę na przekór sobie, bo ja nie wiem, czy dzisiaj już nie masz innego wyjścia. Czy w piątce, czy w tym. Uważam, że to, że mam dwa zawody, a w zasadzie trzy, to jest cudowne, bo zawsze można dywersyfikować. Tu ci nie pójdzie, to zrobisz tu. I z całą pewnością uwielbiam to robić. To nie jest to, jak się ktoś pyta, co lubisz bardziej. Nie mam takiej gradacji. Lubię jedno, drugie, trzecie. Ale zostałeś dzięki tym ludziom, których wymieniałem, dobrym aktorem, czy charakterystycznym? Ale co to z dobrym, charakterystycznym? Nie, ja pytam, bo ja nie wiem. Wiesz co, wiesz jak to o sobie trudno mówić. Uważam, że jestem dobrym aktorem, bo gdybym nie był dobrym aktorem, to by nie chcieli ze mną pracować teatralni reżyserzy. A pracuję w teatrze, bardzo dużo gram. W 6 sztukach w zasadzie nie jestem w stanie się... Bilety się bardzo dobrze sprzedają i wiem, że aktorzy, którzy już mają jakieś nazwisko, pozycję, którzy mają prawo sobie wybrać, z kim chcą pracować, jeszcze nie słyszałem, żeby nikt nie chciał ze mną pracować. Ja jestem ciekaw jednej rzeczy. Jak wcielałeś się, bo zagrałeś w 2 odcinkach kultowego dla kilku pokoleń już serialu Dom, 14, 15, zagrałeś flecistę. Flecistę, pamiętam to. Zagrałem flecistę, ale to był epizodzik taki. To nie mówimy o tym filmie porno, to nie ja o tym. Oczywiście, że nie. Epizodzik w takim sweterku grałem, ja pamiętam, taki bidny byłem. Na czym polegała twoja rola flecisty w Domu? W Domu, że grałem na flecie w teatrze lalkowym, pamiętam to. I chwytałem za biust. Przepraszam. Proszę. Koleżankę, nie chcę mówić nazwiska, w której byłem zakochany i byłem tak nieporadny. Ale zakochany filmowo czy prywatnie? Nie, no, filmowo oczywiście, filmowo. Byłem tak nieporadny, nie wiedziałem jak wyrazić te uczucia i nagle się rzuciłem i tak ją przycisnąłem do muru i ona była w szoku, ja też byłem w szoku, to pamiętam to, tylko to było, słuchajcie, z 20 lat temu, no tak, no to... więc ja jak przez mgłę, ja pamiętam. Ale jesteś dumny z roli flecisty w 2 odcinkach? Wiesz co, jestem dumny, że zagrałem w kultowym serialu. Tak samo jak w kultowych rozmowach kontrolowanych zagrałem człowieka zmieniającego koło w maluchu. Ale właśnie, bo ty możesz mieć trochę dla niektórych łatkę epizodysty, bo grałeś prowadzącego telequiz, pracownika agencji, recepcjonistę, mężczyznę na licytacji, kierownika planu, kelnera, jak się patrzy na twoje CV... Ale dobrze, i zgadzam się, ale kierownik planu to też jest... Słuchajcie, scena... kultowa w Nic Śmiesznego, podkładanie ze świętej pamięci Heniem Bistą, to jest wspaniała pinesek, no, i że ja mam rozwolnienie i ten, tak. To jak wiecie, jak pojechałem pierwszy raz do Stanów z występami już, to okazało się, że wszyscy mnie z tego znają, z tej sceny, że to jest... Ale ludzie z Hollywood? Nie, no nie w Hollywood, Polonia. Czyli ze sceny wysadzania sracza, w którym masz biegunkę. Tak. Jesteś dumny ze sceny? Wiesz co, to była tak zabawna scena, a jednocześnie tak prawdziwa. A to jest, bo rozumiem, że to Koterski oparł na prawdziwym wydarzeniu. Prawdopodobnie tak. On pisał scenariusz, jak pisał scenariusz. I w ogóle to jest cudowne było grać z Henrykiem Bistą, który jest tak cudownym, wspaniałym człowiekiem. Miałem szczęście parę razy z nim zagrać w różnych rzeczach. I to jest, myślę, wiecie co, tak. Można mi przypiąć łatkę epizodysty, nawet sam sobie tę łatkę jestem w stanie... A ten kibel naprawdę, jak byłeś w środku, wysadzili w powietrze? Czy to było... Nie, to nie było, bo to ja ten... kibel, że tak powiem, zbroiłem, a w powietrze rzeczywiście wysadzono, jak ja stałem, nie mogłem się dotykać, a w środku była taka kobiecina. Tak, nie, to pamiętam, tylko byłem ciekaw, czy to rzeczywiście zostało wysadzone w powietrze. Zostało tak, znaczy powietrze, no taki, powiedziałbym, wszystko było pod kontrolą. W naszym studiu był tutaj Jerzy Kryszak, który też zrobił taką aktorską woltę w pewnym momencie i może rozrywka nie uratowała mu życia, ale myślę, że sprawiła, że odnalazł swoje szczęście. Czy gdybyś był tylko i wyłącznie aktorem, myślisz, że byłbyś smutniejszy i bardziej sfrustrowany? To są właśnie takie, to są pytania, na które z cyklu, co by było gdyby. Ja lubię takie pytania. Ja dobrze, ale ja miewam dość często takie momenty melancholijne. Czasami zastanawiam się, co ja tu robię i gdzie idę, dokąd idę. Natomiast jakby nie mam za bardzo czasu na to, żeby się nad sobą rozczulać. Mam wspaniałych ludzi wokół siebie. To jest chyba coś, co daje mi największą siłę. Mam wspaniałego tatusia. Miałem wspaniałą mamę, która zawsze mogłem liczyć na moich rodziców. I myślę, że dlatego nie mam kompleksów. Bo od dziecka nie mam żadnych. Naprawdę? Ale dlaczego? Chyba jesteś pierwszą osobą, która... Ale ja wam powiem dlaczego. To być może mam jakieś... Znaczy nieuświadomiony. Może tak. Na pewno zdaję sobie sprawę z 1000 błędów, które popełniłem. I z niektórych się na pewno nie zdaję sprawy. Z tego, że chciałbym to poprawić, to zmienić. A wyrasta się z kompleksów? Właśnie tego nie wiem, ale powiem wam dlaczego. Bo ja się zawsze czułem zabezpieczony psychicznie. Ja się nie wstydziłem moich rodziców. Ja nie wstydziłem się na przykład powiedzieć o moich intymnych problemach, o moich marzeniach. Nawet jak mi się... Ja się nie wstydziłem. Ja pamiętam, jak bałem się, to była podstawówka, dostałem jednego dnia 4 dwóje. 4, wtedy były dwóje, nie jedynki. I to jest a propos pecha, jak już dostawałem drugą dwóję, wiedziałem, że będę wezwany do tablicy na fizyce i na chemii, bo to były... I tylko tak czekałem, Gąsowski, proszę, nie miałem odrobionego zadania domowego. I jak przyszedłem z tymi 4 dwójami, wiecie co, to było taki to był najgorszy dzień w tej podstawówce. I taki zapłakany przyszedłem. Tata, co się stało? On mnie objął, przytulił, a mój tata, umysł ścisły, wybitny, wynalazca i inżynier, i powiedział, że nie na ocenach polega... Ale że to też się zdarza w życiu. Tak. To jest część życia. I wiecie co, ja po prostu z kolei miałem wielu takich kolegów i koleżanek, wspaniale się uczących, którzy jak na przykład dostawali 4, to byli, no nie chcę powiedzieć bici, ale postponowani przez swoich rodziców, że obniżyli poziom. Ale poczekaj, bo musimy zrobić przerwę, bo świetnie się gada, ale trochę sam sięgnąłeś do tych czasów. Tak na ciebie patrzę, wiesz, że cię kocham, naprawdę jak brata i świetnie nam się zawsze gada, ale ty podobno byłeś ładnym dzieckiem. Podobno? Dziękuję, że powiedziałeś no, podobno. Pytałem, nawet Hania mi mówiła, że tak, no. Ja nie wiem, czy byłem... Ale to prawda, czy to jest kłamstwo? Normalny, miałem dużo włosów, nie byłem jakimś brzydalem, ale też nigdy nie byłem jakimś amantem, zawsze miałem wielki nohal. A to prawda, że dziewczyny w liceum losowały, która z tobą zatańczy, bo się żadna nie garnęła? Nie chciała ze mną tańczyć. Słuchajcie, ja byłem najniższy w klasie. Słuchajcie, ja byłem najniższy w klasie. Ja miałem w 8. klasie, powiem wam to, w 8. klasie miałem 1,53 m wzrostu, stopę 45. O jest. To Wiktor Zborowski. Wiktor Zborowski. I teraz tak. Byłem niższy od najniższej koleżanki i nosiłem chodaki. Od Kryszaka? Nie, mamy. Od mamy i takie szwedy duże, żeby zakrywać te stopy. Obcacy. Żeby nie było widać w chodakach. Byłeś wyższy wtedy, no, a jak? Tylko było cię słychać, jak nadchodzi. Troszeczkę było. Dziewczyny uciekały. Troszeczkę. I powiem wam, że i to było, nikt nie chciał, żebym ja się tam kochałem, nosiłem teczkę, takie litce. Litka? Litka? A nie odezwała się potem, jak już zostałeś wielkim konferencjerem? Mamy kontakt. Słuchajcie, to robimy kropkę w dobrym momencie. Wrócimy jeszcze do rodziców po przerwie. Wojewódzki Kędzierski, Piotr Gąsowski naszym gościem. Hej! Dziękujemy. Na więcej ciekawych pytań w podcaście Wojewódzki i Kędzierski zaprasza mBank z kontem intencji dla tych, którzy chcą więcej z życia. Jesteśmy na łączach dzięki Play, partnerowi podcastu, oferującemu światłowód aż do 5 gigabitów na sekundę. No, nie, to już, nie mówmy o tak, no, czy to już? Tak. Jezu, ale się zagadaliśmy poza anteną z naszym wspaniałym gościem, z Piotrem Gąsowskim, urodzonym w Mielcu. Na poza anteniu. Tak, przepraszam, o, panie Jakubie. Dobrze, panie Piotrze, czy poczucie, bo mówił pan ciepło o rodzicach przed bardzo naszą przerwą. Chciałem jeszcze, bo jakby dygresyjnie opowiedziałem dość, więc żeby państwo, którzy tego słuchają, żeby jakąś puentę trzeba im... Jakby z tego tytułu... Do puenty. Otóż mówiłem, że nie mam kompleksu, ja się zastanawiałem nad tym. Teraz masz. Czy nie mam? Nie, nie mam, dlatego, że moi rodzice pozwalali mi na błędy. Moi rodzice mówili, synku, rób wszystko, co uważasz za stosowne, w sensie zmieniaj myśl, nie bój się wyzwań, gdyż po pierwsze, nie żałujemy w życiu tego, czego nie zrobiliśmy, tylko tego, czego nie spróbowaliśmy zrobić, to jest pierwsza rzecz. A druga, my i tak cię będziemy wspierać. Chcemy, żebyś był szczęśliwy. Czyli nie żałujesz na przykład roli stylisty Stefana ojcu Mateuszu? Nie. Pamiętasz to w ogóle? Ja pamiętam, bo to był 200 odcinek. Tak. To był 200 odcinek i to było takie, ja tego ojca Mateusza lubiłem, poza tym wiedziałem, że to będzie reżyserował Artur Żmijewski, którego bardzo lubię, jeszcze znam go ze szkoły teatralnej i tyle. I co robił stylista Stefan Billa w ojcu Mateuszu? Ubierał Mateusza. Mateusza? Nie, Mateusza nie, policjantów stylizował. I był taki proweniencji, powiedziałbym, nie wiem, nieheteronormatywny, jak się teraz mówi. I po warunkach zostałeś obsadzony. Czytali Super Express. No, tak. Na pewno. Ale to był generalnie zabawny bardzo odcinek i tam wystąpił również Paweł Stasiak z Papadens. Bo do czego zmierzałem z wątkiem rodziców? Czy poczucie humoru też się dziedziczy? I te cechy, które ty masz, ten dystans do siebie, to, że lubisz się śmiać. Czy rodzicem, tata umysł ścisły, mam artystka? Tak, na pewno rodzice mają poczucie humoru. Mamusia miała... Bo mamusia nawet strollowała Holoubka przecież. Tak. To było kompot z gruszy wzmacnia uszy. Tak. I ja to opowiem może tę historię. Ona jest w mojej książce, co mi w życiu nie wyszło. Moja mama robiła konfitury i kompoty z naszej działki. I ja to mieszkałem wtedy w Warszawie, jak jeździłem do Poznania, bo moi rodzice wtedy jeszcze mieszkali w Poznaniu, przywoziłem te właśnie te śliwki w syropie, te gruszki i tak dalej. I mama, jako że była malarką, robiła etykiety, malowała owoc i tam na przykład wiśnie w syropie 1998, no tam, czy tam wtedy 1984. Każda mama i babcia chyba to robi, na takiej taśmie papierowej. Tak. I ja pewnego dnia przyniosłem na zajęcia do szkoły teatralnej, na zajęcia z panem profesorem Gustawem Holoubkiem, moim ukochanym profesorem, duży słoik kompotu. I poczęstowałem. To był wtedy rarytas, bo wiecie, no wtedy było, że prawie nic w sklepach nie było. Trochę 80... łapówka. 84 rok, ale nie, bo to było z kolegami, ze studentami. Był wielki słój taki, o taki słój. I pan profesor się zajadał i mówił, i tak tego, jakie pyszne. Oj tak. Powiedz mamie, że jest to najwspanialszy kompot, jak jadłem w życiu. Mistrz. Tak. I lubię poglądać wsparty na Judachu skalę. No to jest... I w każdym razie, przy czym na scenie nie sepleniu. Ale to jest śmieszne. I ja powiedziałem mamie, chciałem powiedzieć, zadzwoniłem, ale skąd? Nie było, bo wtedy się międzymiastowy zamawiało. Więc przy następnej wizycie w Poznaniu powiedziałem to mamie. I mama... pakuje mnie znowu z powrotem, ja przyjeżdżałem na jeden dzień do Poznania. I na słoiku widzę kompot z gruszy wzmacnia uszy. A trzeba państwu wiedzieć, że pan profesor Gustaw Holoubek miał duże takie uszy odstające, z których to uszu sam się śmiał. Mówił, że mu piórnikiem w szkole po tych uszach i długopisem go malowali. To go bardzo denerwowało. Kolega, którego nie lubił, malował. Od zewnętrznej strony, rozumiem. Od zewnętrznej. I jego syn Jasiu wysypywał mu na te uszy sól. Prowokowały, te uszy prowokowały. One były odrębnym bytem. Tak, ale cudowne. I myśmy się zaśmiewali. I teraz ja mówię, mama, to co ty, no... mamusiu, no co ty, jaki kompot z gruszczy wzmacnia uszy do pana profesora Holoubka? I ona się tak zaśmiewała i mówię, nie, to taki żarcik tego. A wiecie co, ja tu zawiozłem. Sobie myślę, to przecież... Ale to jakby z drżącym sercem przyniosłem ten kompot, panie profesorze, to od mamy dla pana. Jak on to zobaczył? Po prostu łzy mu, zaczął tak się śmiać i powiedział, że jak tylko mama będzie w Warszawie, że on by chciał się z nią zobaczyć i tego, i żebym mamusię, i w ogóle napisał taki liścik, że tego dziękuję pani Nino za ten, to było coś tak, no to było urocze naprawdę, a pamiętam, że jak powiedziałem to koleżance, że niosę to i ona zobaczyła, Piotrek nie był. Przecież... Ja już widzę jutrzejszy Super Ekspres. Gąsowski sprzedawał z matką kompot aktorów. Narkomania. Narkomania ale Holoubka opisujesz w swojej książce przepięknie. Czy jest choć troszkę przesady w tym, co napisałeś? Bo to jest... Jest za mało. Tym, że był wspaniałym aktorem, to jeszcze wspaniałym człowiekiem. Wspaniałym. I robił to... Ja się... Trudno powiedzieć, że się wzoruję, ale... On kontestował, bo ja się nie wzoruję, ponieważ nie jestem wielki. On kontestował swoją wielkość. Kontestował, śmiał się z tego, nabijał. On zawsze mówił, że nie lubi zabierać pracy godzin nadliczbowych do domu. On na scenie jest aktorem, a w domu się ogląda mecz, fanatykiem piłki nożnej. I pamiętam, jak byłem starostą grupy. I zostałem wysłany przez grupę do Teatru Polskiego, gdzie on grał, ja, Michał z Montaigne, był taki dramat, żebym powiedział panu Gustawowi, żeby jutro nie było zajęć. Już nie pamiętam z jakich powodów. Żeby mu dzień wcześniej to powiedzieć. Ja pobiegłem na ten, ja Michał z Montaigne. Oczywiście wzruszyłem się, ludzie stoją, klaszczą. Ale ja wiedząc, że jest mecz Ligi Mistrzów, że on nie będzie wychodził na jakby za dużo do ukłonów, więc myk! I w ostatniej chwili go złapałem, tam jeszcze ludzie stoją, a on już się przemykał, jeszcze ubierał się do swojej łady na meczyk i ja mówię, panie profesorze, co ty tu robisz? Panie profesorze, bo szybko mecz jest! Ja mówię, panie profesorze, żeby jutro jutro chcielibyśmy przełożyć zajęcia, znaczy, żeby nie było... Dobra, co mi pieprzy w zajęciach? Mecz jest. Oczywiście nie ma zajęcia, bo przecież to było coś... Liga Mistrzów. Ale wiecie, co było wspaniałe? Przed chwilą facet, który zarażał swoją energią, taką prawdą, takim... Oblewał nas wszystkich swoim wzruszeniem i talentem i nagle pstryk! I to jest coś, co... Ja się nie nabijam, broń Boże, żebyście też i państwo, i wy, żebyście nie zrozumieli, że ja na przykład nabijam się z kolegów, którzy role noszą jeszcze pół roku po filmie i cierpią i tego. Są różne... no są różne metody wchodzenia i wychodzenia. Zresztą mówiłem o Antony Hopkinsie, prawda, który, jak pan się przygotowywał... On to ma luz dopiero, on jest świetny. No właśnie, a z kolei, żeby tu nie obrazić żadnego z polskich wspaniałych aktorów, na przykład Dustin Hoffman, no, pół roku gdzieś tam się zamykał, czy Daniel Day-Lewis. To są... Efekt jest wspaniały, ale ja wolę. Tylko jak widzisz potem takiego Dustina w Rain Manie, tak, to myślisz, każda godzina spędzona z ludźmi autystycznymi dała taki efekt. No dobrze, ale teraz tylko idąc tym tropem. Co musiałby zrobić Hannibal Lecter, żeby zagrać dobrze Hannibala Lectera? No spotkać Hannibala. Ale nie, mało tego i rozumiesz, zrobić trepanację czaszki i tak dalej, i tak dalej. Ale przecież, skoro jesteśmy o wchodzeniu i wychodzeniu w rolę. Piotrek Wereśniak w 2001 roku wyreżyserował taki film Stacja. Fajny, magiczny, trochę Tarantino, trochę bracia Coen. Takiego właściwie... Polskie Fargo. Tak, nie było takiego kryminału. Grałeś zupę ochroniarza. Grał tam, jeżeli dobrze pamiętam, Linda Zamachowski, tak, Topa, Wilczak, Szyc i ty. Tak. I mam wrażenie, zobacz, ich droga aktorska poszła dalej do przodu. Ja pamiętam... Lindy wtedy to już był... No wiem, to był top. Ale dlaczego takie filmy? Bo nawet z Rejentem, to było parę lat wcześniej, w panu Tadeuszu. Świetna postać. Tak. Genialnie zagrałeś Rejenta. No, myślę, że zagrałeś z takim szlacheckim, fajnym duchem. Dlaczego te role nie zmieniały twojej trajektorii? Czy może to, że grałeś, nie wiem, prowadziłeś takie programy Ktoś Ogromnie Tajemniczy, Dubidu, Mistrz Zakupów, Polski Turniej Wypieków. Kalambury ile? Kalambury. Czy to nie powodowało, że to był kurs kolizyjny dwóch? Na pewno. No. Ale teraz uwaga. Ja tego nie rozumiem. Znaczy, inaczej. Ja to okiełznałem ten temat. Znaczy... Rozumiem, że ktoś mógł tak myśleć, ale Mnie by to tylko podniecało, bo teraz wracając do Aloszy Germana, powiedział, co ty, że prowadzisz, jakbyś u nas prowadził, u nas jak ktoś, aktor, dodatkowo jeszcze robi takie rzeczy, to tylko robi dobrze oglądalności, jakby to jest właśnie cudowne. Znaczy świadczy o jego warsztacie chyba. O warsztacie, prawda? Że potrafi, że robi różne rzeczy, że nie boi się takich wyzwań. U nas ten właśnie konflikt, generalnie jest dużo takich podziałów, jeszcze z komuny zostało. Albo jesteś człowiekiem estradowy, albo jesteś dramatycznym. Albo, uwaga, kino jest komercyjne, albo artystyczne. I tak sobie myślisz. Szybka historia Oscaru. Nie wiem, pierwszy z brzegu, co mi się przychodzi do głowy. Lot nad kukułczym gniazdem. Na pewno nie był to w zamyśle Formana komercyjny film. On zarobił straszliwe pieniądze, stał się filmem komercyjnym. Film, przypomnę, Dym, zrobiony za $500,000, to jest w ogóle nic, z Harvey'em Keitelem i tam... On zarobił po prostu wielokrotnie tyle, co... Mimo, że siedzą i gadają. Stał się kultowym filmem, przez to komercyjnym. Ja zacząłem mieć takie wrażenie, że u nas, mówi się, artystyczne kino, żeby usprawiedliwić, że mało ludzi chodzi do kina, ale to jest za to artystyczne. Klapę tłumaczymy. Na przykład. To był alternatywny, antygrandowski. Ja wielokrotnie będąc w Stanach, rozmawiając z różnymi ludźmi, czy nawet właśnie na Zachodzie, i z aktorami rozmawiając, podział jest dobry film i zły film, nudny, ciekawy i koniec. Ale widzisz, u nas, bo czytam niektóre twoje wybory, na dłużej, na krócej. Świat według kiepskich byłeś, Daleko od noszy byłeś, Hela w opałach byłeś, Piąty stadium byłeś. To może u dużych reżyserów wywołać skłonności, że jesteś gościem od tandetnych wyborów. Wiesz co, na przykład pan Andrzej Wajda tak nie uważał. A co ci powiedział? W ogóle nic nie powiedział, ale powiedział, że bardzo się cieszy. Holoubek i Hanuszkiewicz, Wajda wspomniałeś, mieli cię za dramatycznego aktora i obsadzali... Nie, za różnego. Właśnie za różnego. Bo wiecie co? Już jestem na tyle stary, prawie mam 60 lat, więc mogę to powiedzieć, bo mam doświadczenie. I bardzo dużo widziałem i w teatrze, i w Polsce, i na świecie. Wspaniale aktorzy komediowi potrafią wspaniale dramatycznie zagrać. Rozśmieszyć, według mnie, według w zasadzie znawców tematu, jest znacznie trudniej niż wzruszyć. Wzruszyć jest... Na to są techniki. Kogoś wzruszyć jest łatwiej niż rozśmieszyć. Wystarczy prawdziwie zagrać, że się powstrzymujemy od płaczu. To jest, zdradzam jakieś tego. I to ludzi wzrusza, że walczysz ze sobą tego. Śmiech jako taki musi być to albo śmiech, taki wyzywający, pusty śmiech szybki, albo coś musi rzeczywiście być bardzo śmiesznego. Trudno, ja to widzę. I widziałem wielokrotnie. Ale co ty nam teraz tłumaczysz? A kto tłumaczę? Zapisaliśmy się do Lee Strasberga, a w zasadzie no właśnie, do Piotra Gąsa. Co tą długą wypowiedzią, w jaki sposób próbujesz się obronić? Nie, ja się nie bronię, właśnie zauważ. Ja się nie bronię, ponieważ zaczęliśmy od tego i chciałbym, żebyście mieli takie wrażenie. Ja jestem spełnionym człowiekiem. To jest moja straczka mózgu. Pomimo braku głównych ról? I powiem ci więcej. Jeśli miałbym powiedzieć, czego mi brakuje w moim zawodzie, to filmu. I to ja się do tego przyznaję. To nie jest coś, co ja teraz... Nie, ja jestem niedoceniony. Nie. Wszyscy mnie znają. Słuchajcie. Dobra, teraz już jadę grubo. Dawaj. O Jezu. Będzie krew. Nie, nie będzie krew. Ale grubo, półgrubo, bo nie chcę mówić nazwiska tej pani. Zadzwoniłem do pewnej agentki aktorskiej w Polsce. Obserwowałem ją, wydawało mi się, że fajnie prowadzi swoich aktorów. I najpierw napisałem maila, ona mnie zaprosiła. Przyszedłem. A przyszedłem, no w skrócie powiem, zaoferować swoje usługi, nawet na próbę, nie na takiej zasadzie wyłącznej, tylko proszę pani, jeśli pani gdzieś mnie wepchnie do jakiejś fajnej produkcji, to ja daję pani 20% swojej garzy. Czyli bardzo czysty układ. Wyjdzie jej, to zarobi, nie wyjdzie, to... A brała od innych aktorów 10. I już widziałem... Wie pan... Tu Piotr udaje, że pali papierosa. Ona paliła? Z panem jest problem, wie pan, problem jest z panem. Pan robi te programy w telewizji. Mam ochotę. Mam ochotę. Już zaczynam szczerzyć kły. ponieważ ja bardzo poważnie traktuję swoją robotę w telewizji, a ton jest lekceważący. Nie zabawny, tylko lekceważący. Tak jak, przepraszam Kuba, że ci nie wejdę, ty nie deprecjonujesz, ty się nabijasz, bo wiesz, na co sobie możesz pozwolić. Tu pierwszy raz widzę kobietę, do której przychodzę po prośbie, w jakimś sensie, i ona mnie traktuje jak... A jakich aktorów ona prowadzi? Nie, błagam. Nie, wiem, o kim mówisz. I teraz wiecie co? I teraz uwaga. I ona... Z panem jest taki problem, wie pan. Pan tam się wygłupia w tej telewizji. Gąs, przyszedłeś tu... schyl łeb na chwilę. Znaczy ona ci dawała do zrozumienia, że ona do Zanussiego cię nie wstawi. Inaczej. I mówi dalej, że... bo pan... To przyznaję, pan bardzo dobry jest w tym prowadzeniu. I tym gorzej dla pana, proszę pana. Bo pan się bardzo kojarzy z tymi programami. Ja mówię, no dobrze, a co mi pani radzi? Proszę pana, radzę panu, że pan na 5 lat przynajmniej... Zniknął. Odłożył te telewizyjne. A ja tak mówię, aha, ale w tym czasie co? Dostanę... No nie, no właśnie, to musi upłynąć taki... I wiecie co? Fajny coaching. I ja sobie pomyślałem, kosi konkurencję. Ja sobie tak pomyślałem, bo ja się zapytam, ale proszę pani, a z czego będę żył? A co będę robił w ogóle? No wie pan, ja tego pan tak radzę. Ale poczekaj, czy to jest tak, że branża tak myśli, a publiczność nie? Bo wydaje mi się, że nie, bo to jest wiele historii powrotów wielkich aktorów. Travolta, Pulp Fiction, mój drogi, nawet Krystyna Feldman potem odkryta przez Krause ponownie. Nie? A jest wielu aktorów, Fraser ostatnio. Ale w Polsce wielu takich aktorów, którzy dopiero zaczęli, to nie jest to, że aktor zaczyna być dobry na starość, tylko daję taki przykład, Dziędziel, który cały czas był dobrym aktorem, tylko nikt o nim nie wiedział. Smarzowski. Trafił na Smarzola i stał się legendą. Prawda? I to są takie rzeczy, niezbadane są wyroki, po pierwsze. Ale poczekaj, ty zagrałeś w ciekawym eksperymencie naszego wspólnego kolegi Konrada Aksinowicza, polsko-rumuńska komedia Zamiana, rok 2009. Polsko-rumuńsko-czeska. Producentem był Czech, który był producentem filmu Jak obsługiwałem angielskiego. Genialny film. Tak, genialny. A to nie jest według Hrabala w ogóle? Hrabala. Ten film podobał się w Google według 18% widzów. Jedną gwiazdkę ma na Filmwebie. Jest. Ale... Czy to mogło ci zaszkodzić na dłużej? Wydaje mi się, że nie, dlatego że, wiecie co, dlatego że... To była genialna Malwina Bus. To jest córka moich przyjaciół. Fajna dziewczyna. To była chyba jej pierwsza rola w ogóle. No, w ogóle ten... Potem grała w Róży u Smażola, więc jej to pomogło. A tobie? Ja nie wiem, znaczy nie wiem, czy mi zaszkodziło, bo wiesz co, trudno tak powiedzieć, bo przedtem też nie grałem żadnych dużych ról. No grałem, wiesz, fajne, raz większe, raz mniejsze, grałem główne role w serialach, ale tutaj, wiesz, no film jakoś... Ale czy ty nie wyczułeś na etapie scenariusza, że to jest nieśmieszne? Nie, na scenariusza to w ogóle nie. Widocznie ja dałem dupy, wiesz. No, czy na planie było... Bo ja poczytałem wczoraj recenzję. No jedna gwiazdka na Filmwebie to nawet Natalia Janoszek ma więcej. Gratuluję, ale to... Słuchaj, ale nie dostałem węża, ani maliny. Jeszcze by nie było węży. Nie, były. Oczywiście. No może dlatego, że oni nawet na ten film nie trafili. Ale trzeba przyznać, że Konrad z ostatnim filmem z Maćkiem Szturem uratował swoją historię, bo bardzo ciężko, domyślam się, zadebiutować, dostać takie oceny i nie zapaść się pod ziemię. Jednak jemu się udało wrócić w wielkim stylu. No dobrze, rozmawialiśmy o Holoubku. Pytanie jest takie, czy ty byłbyś dobrym pedagogiem, mój drogi? Czy ty o tym myślałeś, żeby w tym AT tych młodych aktorów... Wiesz co? Myślę, że byłbym dobrym pedagogiem. Przede wszystkim dobrym coachem psychicznym byłbym. Bo? Co ja po latach wiem, że jak zagramy gorszą rolę, złą rolę, to nikt od tego nie umrze, nikomu się nic nie stanie. Nasza odpowiedzialność jest żadna. My, jak aktorzy, pogodynki. Nie ponosimy... Pogodynki jest większa. My nie ponosimy... Bo jak powie, że będzie ładna pogoda na weekend, to potem Gardias nie wychodzi z domu. A zacznie padać. My jesteśmy... Wiecie co? Aktorstwo, taki zawód niewymierny... A ty mówisz trochę jakby o sile przetrwania, tak? Nie tylko. Nie tylko. Mówię o tym, że bardzo łatwo w tym zawodzie wpaść w dołek. Bardzo łatwo. A dlaczego? Dlatego, że jesteśmy do końca naszego życia niepewni, czy to, co robimy, jest dobre. Bo się opieramy tylko na opiniach ludzi. I teraz, możesz, Kuba, nawet wy widzieliście jedno, drugie. Ty możesz powiedzieć, ale genialnie zagrał, a twój kolega, którego cenisz, powiedzieć, naprawdę tak uważasz? A ja uważam, że nie. I nie ma 2 plus 2 nie równa się 4. To nie są matematyczne czy chemiczne, prawda, wzory. To jest bardzo intuicyjne. Czy ktoś na ciebie działa, tak jak obraz. Jednemu się podoba, drugiemu się nie podoba. Jednemu podoba się kolor pomarańczowy, drugiemu czerwony i trudno z tym polemizować. No, ale jak mamy to odnieść do ciebie? Już mówię, nie, odnieść do pedagogiki. No. Ja bym tego uczył, że jeśli wam się wydaje, że położyliście rolę, albo ta rola ma mniejszy oddźwięk niż... Albo że całe życie będziecie grali Dostojewskiego, według Dostojewskiego. Zapomnijcie. Nie ma... To nie znaczy, że ty jesteś zły i bezwartościowy. To znaczy, ja bym tak motywował, to znaczy, że coś ci nie wyszło, bo każdemu człowiekowi w życiu coś ma prawo... Dobrze, to ja ci zadam pytanie, żeby to sprecyzować. Na premierze którego swojego filmu płakałeś, bo wiem, że płakałeś? Ale jesteś. Ale jesteś. Tak szybko sięgnąłem. Ja się nie wzruszam sobą, żeby było jasne, ale raz była taka sytuacja. No. Na premierze mojego filmu, jak to dobrze zabrzmiało, Kuba wie, o co chodzi. Zresztą to jest też w książce. Być może dobrze byłbym w innym momencie swojego życia. Ale to powiedz, bo ja wiem, Piotruś wie, a słuchacze nie. Widzowie tak. W roku 1997 nagły telefon, dzwoni do mnie Magda Schwarzbart, castingerka, znaczy wtedy się jeszcze nie mówiło castingerka, od zdjęć próbnych, pani drugi reżyser, że jest film amerykański, w roli głównej Robin Williams, nie Robbie Williams, tylko Robin Williams, już świętej pamięci nie żyje, zdobywca zresztą Oscara, aktor takich filmów jak Stowarzyszenie Umarłych Poetów, jak Good Morning Vietnam. Pani Doubtfire bardziej komediowo. Oczywiście, tak. No. Postać, tak, legenda. Mistrz w ogóle stand-upu z San Francisco i tak dalej. W każdym razie, i że jest rola Żyda w getcie, Rozenek się nazywa ta... Nie będziemy komentować. Żadnych aluzji. Rzeczywiście Rozenek. Jeszcze zanim w ogóle była Rozenek... Możesz przejść do następnego zdania? Nie, ale żeby ludzie nie myśleli, że... Przestań. Film Jakub Kłamca. O nim mówimy. Jacob the Liar, tak. To jest w ogóle piękny film o nadziei. Źle zrobiony, ale piękny film o nadziei. Fatalnie nawet zrobiony, ale jeszcze powiem więcej. Jak zacytuję Rywina. Ten film jest do dupy. Tak. Trzeba powiedzieć, że Lew Rywin produkował. Lew Rywin produkował. Grali tacy aktorzy jak Liev Schreiber, jak Piotr Gąsowski, Armin von Millerstahl i aktor, który gra główną rolę z Michaelem Douglasem w metoda... Komiński metod. Okay. Balaban się nazywa Balaban. Tak. On grał tam jedną z głównych ról. I wiecie co? I teraz... Jak ja to dostałem? Znaczy najpierw, że to jest tak zwany reading, no bo na zajutrz musiałem przygotować 3 sceny, wiadomo, że się tego nie nauczyła, dostaję ten, że oni szukali we wszystkich możliwych tutaj okolicznych krajach i nie mają tej roli obsadzonej. Ja poszedłem na ten reading, no i przeczytałem, Magda mi partnerowała i parę dni później Piotr, masz tę rolę. Wiecie co, to było... A jaka wchodziła honorarium? Jakie? Ja nie pamiętam, to nie było jakieś tam, wiesz, ale... Ale w dolarach. Okay. Ale wszystkie sceny z Robinem Williamsem. Wszystkie. No tak. 3 tygodnie zdjęć. 3 tygodnie zdjęć. No. Znaczy tydzień prób i 2 tygodnie, to wiadomo, to wszystko. To 3 tygodnie pobytu tam. Czy to było kręcone w Łodzi, czy gdzieś w Piotrkowie Trybunalskim. I teraz, wiecie co? To było tak, wtedy nie było żadnych tabloidów, żadnych tych androidów i tak dalej, i tak dalej. I dostałem jeszcze zakaz chwalenia się tym. Wiecie, jakie to było? No klauzula poufności, no, kurczę, czekali na premierę. Ale wiesz, kto wiedział, to wiedział, ale ja aż piszczałem, żeby się... Gdzie jedziesz? Na Piotrkowa. Miałeś kamper własny? Kamper, miałem własny, słuchajcie, kamper. Ale kamper, kamper? Mógł mieszkać dzisiaj. To jest... Willa! 2 pokoje, wino, welcome Mr. Gąsowski, welcome to the... Ja wiecie, co tam jak przyjechałem? A jeszcze to też opisałem. Rozumiem, że standard produkcji amerykańskiej różni się bardzo od standardu. Coś, że musisz powiedzieć. No, tak. Przyjeżdżam tam taksówką z panem Zbysiem, jakimś Mercedesem, wiecie, sam w tym, drinki, to wszystko, jedziemy i teraz słuchajcie, pani otwiera mi drzwi pani z laptopem, to wtedy laptop to w ogóle nie było w Polsce. I ona, hello, my name is Rachel, ja jestem, będę twoją asystentką. Kurwa. Dziękujemy w imieniu produkcji, że zgodziłeś się zagrać w tym filmie. Kultura. Ja sobie myślałem, czy ja się zgodziłem, kurwa? Ja bym dopłacił, żeby w tym filmie żyć i w ogóle, ale no, i tak, wiecie co to było? To mi się wydawało, że to jest jakiś taki sen, który zaraz, to nieprawda jest, to wszystko prowadzi mnie do przyczepy, wchodzę do przyczepy, gdzie jest ta butelka wina, gdzie jest wszystko, i napisane, i taka gwiazdka, ale napisane Mr. Rozenek, bo oni nie mają po nazwiskach. Czyli już wtedy mieli bardziej znanym Rozenkiem, zanim Małgosia została znaną. I wiecie co? Boże. I to czegoś nie... Tak siadłem i się rozryczałem ze szczęścia wtedy. To jest niemożliwe. To musiałeś pieniądze w dolarach. Bo już wtedy zacząłem sobie projektować, że wyjeżdżam z tego kraju. Że wstępuję do gildii aktorskiej, że, żeby i w zasadzie, a to jest taka rola na Oscara. Świetnie napisana i w ogóle naprawdę dużo tych scen. To co? Ta drugoplanowa. I teraz jeszcze, i pamiętam, jest tak. Puka. Ja już taki przyzwyczajony, że... Spokojnie, tylko przyszłam powiedzieć, że za 15 minut przyjdę po ciebie. Bo wiesz, my jesteśmy przyzwyczajeni, że już! No tak. A Gąsowski, gdzie jesteś na próbę? I tam... Tak było przez cały czas, aż do momentu przyjazdu do Robina Williamsa, kiedy on przyjechał, bo ja najpierw miałem próby z takim dialogue coachem, który... Taki sparring partner? Tak, ale on chciał posłuchać, jak ja mówię z akcentem jidysz. A pamiętasz, jak mówiłeś? Jak to on był zachwycony. No bo, no bo to jest coś takiego, to jest, proszę pana, ja panu powiem, i to po angielsku, jak powiesz, how are you, welcome here, to jest to wszystko. I on był zachwycony, że nie musiał mnie uczyć tego. How about news? I on mówi, że on powie, że on panu Robinowi puści te, żeby posłuchał, jak ja mówię, bo ja to mam, tak łatwo mi przychodzi. A ja wtedy mówiłem dużo szmoncesów, czyli takich monologów żydowskich, przedwojennych, i stąd miałem to w uchu, ten akcent bardzo dobrze. To się nazywało żydłaczenie. No i przyjechał ten Williams. Wszystko w ogóle... Nie wiedziałem, jak... wyrazić swój, bo to był też w jakimś sensie mój idol, jeden z moich ulubionych aktorów, wiecie, to... A on cię znał wcześniej? Dobrze, no mów, opowiadaj. Przepraszam, to chyba nie było, źle mi napisali to pytanie. I wiecie co, a propos tego już... I on mnie tak nieprotekcjonalnie, źle powiem, tak z sympatią, mówi, że świetnie proponuje, że tego... Ja się tak ośmieliłem i powiedziałem, czy pan nie miałby nic przeciwko... żeby to zdanie tu zmienił, on świetnie tego wie. I potem przychodzi moment zdjęć. Idziemy na zdjęcia. Prowadzą go ochroniarze, z tyłu dwóch takich chłopaków. Idziemy, przegadując sobie jeszcze tekst, mamy jakieś ze 300 metrów na plan. I ludzie do mnie, panie Piotrze, autograf, do niego czas kalamburów? Tak, do niego nikt. I on taki, Polska! Słuchajcie, ja byłem tak zażenowany, a on mówi, a ty tak zagrałeś, że tak cię wszyscy znają. I pokazuje im, ten pan, to jest gwiazda, to wtedy gdzie tam, w Piotrkowie tam, panie. Poza tym to były jeszcze czasy, że on nie był taki popularny w Polsce. Że my go nie znamy, my pana znamy, kalambury przyjechały. I ja idę w tym. Kalambury przyjechały. Zawsze mnie tak witali, kalambury przyjechały. Witamy kalambury. Kalambury przyjechały. Jak się czują kalambury? I tak dalej. To was było dwóch. Zresztą a propos tego jeszcze. Dobrze, dlaczego płakałeś na premierze? Muszę powiedzieć. No. Jeden z statystów podbiega do mnie. Panie Piotrze, mogę panu coś szczerze powiedzieć? Ja mówię, no. Wojtek Malajka lepiej prowadził od pana te kalambury. Bo to odziedziczyłeś po Wojtku. A on chciał tak powiedzieć, tak coś fajnego, ale nie wyszło. Wiesz, to tak jak chcemy komuś zrobić przyjemność, a nie wyjdzie, mówiąc... Stary, to był niespodziewanie miły wieczór z tobą. Nie? To są takie... Więc i teraz dlaczego płakałem? I teraz... Jest premiera w Polsce. Nie, poczekaj, jeszcze te zdjęcia. Ja żyję tym, ja po prostu potem nie mogę spać. Już sobie wymyśliłem... Co powiesz na Oscara? Na Oscara, że będę, a przynajmniej na Globie, albo nie Globie, tylko na Globy. Albo że przynajmniej gdzieś w Cannes, gdzieś coś... Bo to wielki świat. wymyślam sobie, komu będę dziękował, jak tego, że na pewno powiem o Holoubku, że moim rodzicom będę dziękował. O tym kompocie, uszach. Wszystko, jak będę się nazywał. A bo jeszcze, bo to jest bardzo ważne, to jest bardzo Gąsowski, więc wymyśliłem Jasow. Gassow, bo tak byłem, jak na zmywaku pracowałem, jak na zmywaku w Anglii. A jak są kalambury po angielsku? Kalamburs. Kalamburs. Yes. Tak. Jasow from Kalamburs. Gassow przez V na końcu. I teraz, bo jeszcze ci chłopcy, ci panowie, dorośli aktorzy amerykańscy, mówię, słuchaj, musisz, właśnie ich pytałem, jak to, mówi teraz, masz otwartą drogę do gildii aktorskiej w Stanach, a tylko gildia da ci możliwość zatrudnienia w filmie. Bo już zagrałeś w amerykańskim filmie. Jest premiera w Polsce. Nie, to nie jest premiera. Zadzwonił do mnie Rywin. Piotrek, jedziemy do Nowego Jorku, będzie premiera, ja będę jako twój agent tam tego. A wtedy on był guru, no co wam będę mówił, no po prostu... Myśmy mieli catering z hotelu Bristol. Tam, to wiecie, no... no tak. No w ogóle, i teraz tak, ja taki... I w końcu dzwoni do mnie Magda Schwarzbart, że jest pokaz na Chełmskiej w takiej salce. No. Dla 4 osób. Jest przedstawiciel Serena Entertainment Group, która była... dystrybutorem. Rywin z żoną, Magda Schwarzbart i ja. Poniekąd główna rola. To jedyna polska. No i? Teraz ja siadam. Tam takie 4 rządki takie. Siadam. Tam, tak. Jest. Ja to pamiętam. Columbia Pictures presents TriStar i ten Pegasus. Piotr Gąsowski, Jasow. Nie, no wiadomo. Robin Williams. And Jacob the Liar. I tam tego film by tam Kasowic. Nieważne. I tam. I się zaczyna wszystko. Patrzę, patrzę. I tak dochodzi mniej więcej, wiem, że tu jest, powinien już być tam moja strona. Nie ma, ale na pewno tam przesunęli. Na pewno przesunęli. Już z pół godziny czekam. Już dawno powinienem być, że 2 razy się pojawić, bo tam tych scen miałem z 15. I jest taki miejsce, że on idzie przez te jatki biedne, gdzie leży padlina konia. Taki, gdzie ci biedni Żydzi odkrawają tam kawałki tego, tam muchy, w ogóle tego. I on idzie i ja tam miałem wybiegać z zabudki do niego, że coś tam zagadać, czy są jakieś nowe wiadomości. Bo to on miał radio, tak, on miał ukryte radio. Znaczy była plotka, nagle, że on ma radio. Plotka. Po czym nagle widzę, że to jest jakby, on idzie, ale to już jest... Po tym jak ty wybiegłeś. Po tym jak wybiegłem i ja stoję, muszę to powiedzieć, tu są kamery. Tak. Ja tu siedzę, znaczy jest tam, moja scena jest taka, widzę siebie nagle, że stoję tak, coś tu palcem... Piotr mówi do ściany. Tak. Co palcem pokazuje. Tyłem Piotr jest zaraz do mikrofonu. No bo tak byłem na ekranie, kurczę. No. Tu jest kamera, tak? Tak. I tu jest tył. Widzę, że to jestem ja. Czyli byłeś! I teraz tak, jest, ta kamera tak jedzie, ja tak... I obcięli. I to jest, słuchajcie, ja już wiedziałem. Dlaczego ci nie powiedzieli? Przecież musieli to wiedzieć. Nie, ci nie wiedzieli też. Nie wiedzieli. No skąd? Dobrze, musimy zrobić przerwę. Ale przepraszam, muszę powiedzieć. I na końcu ja siedzę. Płaczesz. Jak dziecko. Nawet teraz mi się chce płakać. Ja płaczę. Naprawdę masz... Jest cisza. Jest cisza. I co mówi Rywin? Zapala się światło, cisza. No to na premierę nie pojedziemy. Słuchaj, i wiesz, i ta Magda mnie tak przytuliła i mówi, Piotr, wiem, że ci przykro, ale film do dupy jest. To był najgorszy dzień mojego aktorskiego życia. Dobrze, ale skoro już jesteśmy przy światowych wydarzeniach, to ja chciałem powiedzieć, wracając do rzeczywistości, że ja mam konto, które założyłem niedawno, Intensive w mBanku. Wszystkie tematy bankowe załatwiam przez aplikację w mBanku, w swojej komórce, która działa i nie rzucę jej pod ciężarówkę i nie potrzebuję komputera i wszystko. Jest prosta i czytelna i wystarczy mi telefon. Tak. Do tego słuchajcie, trochę przegadaliśmy. Przerwa krótka. Bo ja jeszcze chciałbym tylko, bo to, że nie macie na ekranie, to jedno, ale chciałbym się dowiedzieć jednak, jak ta praca mimo wszystko wyglądała, czy było ok. Zaraz z Piotrem Gąsowskim jest naszym gościem, a potem będzie Gary Cooper ode mnie jeszcze. Dobrze, dorzucę. Przerwa. Szybko wracamy do rozmowy, której partnerem jest Play, oferujący światłowód aż do 5 gigabitów na sekundę. Na więcej ciekawych pytań w podcaście Wojewódzki i Kędzierski zaprasza mBank z kontem Intensive dla tych, którzy chcą więcej z życia. Jesteśmy. Jeżeli ktoś włączył naszą wspaniałą audycję podcast teraz, to chwilę po już będziemy dostępni wszędzie. Proszę się nie denerwować, żeby nic wam nie umknęło z rozmowy naszej z Piotrem. Ja kończę już ten wątek Jacob Liar. Amerykański, nie bójmy się tego słowa. Amerykański. Różnił się ten barobus. Twoja przyczepa była wyjątkowa. Tak. Szampan był. Wino, wino. Sposób pracy też. Zupełnie, to jest, przepraszam, też uważam bardzo ciekawy temat. Mhm. Jako że Robin Williams był gwiazdą, miał swojego stacza, Adama. To się nazywa Standing Man, mhm. który chodził w światłach, był ubrany jak on. W ogóle rozmawiałem z tym Adamem, to jest aktor z Nowego Jorku, w wielu ofowych spektaklach postura. Wszystko okay. I on był statystą. Nie statystą, tylko staczem, standingiem pana Williamsa w 8 filmach. Czyli on już nawet chodził jak on, myślał jak on, czasami podpisywał autografy za niego. On był nie do odróżnienia. Czyli był takim technicznym dublerem. Technicznym, ale też był aktorem, więc... I wiecie co? Tylko dlatego, że pan Williams miał stacza, więc ja nie mogłem próbować ze staczem. Więc też mi znaleziono stacza. Takiego jak ty? Tak. Czekaj, zastanawiam, kto... Nie, to był, wiesz, kogoś z ekipy, jakiś... Nie pamiętam, czy to był Węgier, czy Rumun, nieważne. Miałeś cudzoziemca stacza. I myśmy siedzieli z panem Williamsem, kawa, herbata. A stacze grali? Oni grali, myśmy tylko patrzyli, jak ustawiano, najpierw rysowano nimi, następnie, szurnąłem mikrofon, przepraszam, następnie proszono nas już w zasadzie na gotowe. Byśmy mieli tylko przejść po światłach. Wyobrażasz sobie, Piotruś, staczy wam jak miłość? W naszej audycji, zamiast nas. Żeby sprawdzić światło. I wiecie co, i teraz... No to jest już ostatnie... Bo to było wszystko naprawdę niesamowite. Ja miałem cały czas swoją asystentkę. To było wszystko tak zorganizowane. Ja się wstydziłem. Cały czas mi się wydawało, że mi się to nie należy. No jak się okazuje, nie należało się. Że aktorzy na przykład nie stoją w kolejce po tam jedzenie, tylko że nam przynoszą i tak dalej. I teraz jest ta właśnie wiekopomna chwila, pierwszy dzień zdjęciowy po tych wszystkich próbach. Przyjechał pan Rywin, mówiąc, że to jest dla ciebie wielka szansa. Wszyscy tam kibicują. Jest bardzo dużo ludzi. Ja jestem zamknięty w takiej jatce z Robinem Williamsem. Wszystko mamy przepróbowane. Ja czuję, że aż... Jestem bardzo zdenerwowany. I jest tam tego tension. Jacob the Liar, tam 23, 4. I zaczynamy. Ja się pieprznąłem. Pomyliłem się. Zdaniem. Jezu, ale... Stop! Przerwa! A Robin Williams, no problem, you do good, no problem. I uwaga, kto się zjawia? Psycholog, kurde. Nie. Słuchajcie. Mówi Piotr, jakie masz problemy? Ja to bym chciał pokazać na tobie. Nie będzie to widać, ale chwyta mnie za rękę. Czy mogę grać? Patrzy mi w oczy, jakbym był bokserem po knockdownie, czy rozumiesz? Odlicza. I co powiedział? Ja mówię, mogę. Czy na pewno? Mogę sobie zrobić przerwę. Ja mówię, jeszcze jest mi gorzej, jak z idiotą. Bo wiecie, co to jest. Mnie się wtedy wydawało, że to jest Monte Cassino, Husaria, bitwa pod Wiedniem, Katyń, ja tu Polak z tym sztandarem w amerykańskim filmie, następca Poli Negri. Ja tutaj, tak to wszystko mnie przyparło, że się srałem. I teraz, i on patrzy mi w oczy i czy mogę? Ja mówię, grałeś. Mogę. Tak. Możesz przerwać. Powiem i powiedziałem, Piotr. Fuck off do niego. Czyli... odejdź. Powiedziałeś odejdź. I on, no problem. He's ready. Piotr, a Robin Williams... Cała Polska jest ci za to wdzięczna. Wiecie co? A Robin Williams, tak dobrze mu powiedziałeś. Dobrze mu powiedziałeś. I poszło. Tak po polsku ci nie, no. On już się nauczył. Dobrze, zmiana tematu. Piotrkowie. Bardzo wiecie co? To było nieprawdopodobne. Mówimy o dużych nazwiskach. Już dziękuję państwu za te... Mówimy, aż się spociłem z tego opowieści. O dużych nazwiskach. Emocji, znaczy. Gdybyś dzisiaj miał napisać list do Edwarda Miszczaka, to jak brzmiałby pierwsze zdanie? Albo pierwsze zdania? Drogi Edziu. No już. I co dalej? Nie, no pierwsze zdanie chciałeś, no to już... Ale a dalej? Powiem ci, zadam ci krępujące pytanie, ale i ciebie, i Maćka Roka znam od lat, z Maćkiem wiele lat pracowałem. Uważasz, że to jest sensowne, racjonalne i biznesowe zamienić Piotra Gąsowskiego na Maćka Roka? Widzisz, ja się na tym nie znam. Ale, no, ale znasz warsztat, widzisz. Nie, ale warsztat, to mi nie o to chodzi. Biznesowo? Nie wiem. Przecież ja się nie znam na tych słupkach, oglądaliście. Ja niedawno poznałem, co to są te szery i to, te wszystkie AMR-y, udziały w rynku i tak dalej, i tak dalej. Ja się tym nigdy nie interesowałem. W związku z tym, wiesz, być może ten zamysł... To znaczy ja... Nie, ja w ogóle abstrahując od Maćka Roka, abstrahując od tego wszystkiego, tęsknię za tym programem, z całą pewnością. Nie będę mówił, że nie. Ale dlaczego tęsknię? Dlatego, że powiem bezwstydnie, że jestem silnym jego współtwórcą. Była tam kupa moich pomysłów, do tej pory zresztą jest. Pisałem połowę, ale jeśli nie więcej tekstów, do wszystkich piosenek, do przetworzeń. Wymyślałem skecze i dawałem bardzo dużo od siebie, coś, czego nie było napisane. Ty prowadziłeś ten program, jeżeli dobrze pamiętam, w latach 2014-2022, tak? 17 edycji. No. Miało być dwie. 17 edycji, teraz była ta. Więc powiem tak, tęsknię za tym programem, bo nie traktowałem tego jak pracę. Ja tam się wyżywałem, ja lubiłem tam przychodzić. Ja każdy ten dzień nagrań... Ale to skróćmy te męki. Dobrze. Wyrzucono cię, czy odszedłeś? Odszedłem. Na pewno? Tak. W akcie lojalności wobec... Tak. Potem mówiono, że i tak bym wyleciał. Natomiast... A byś wyleciał, myślisz? Pewno mógłbym wylecieć. Ale w ogóle rozumiesz, no obaj jesteśmy na ty, rozumiesz ruchy Edwarda w Polsacie? Na przykład pozbycie się Kasi Dowbor? Nie wiem, czemu to temu, nie rozumiem. Nie masz wrażenia, że to jest trochę, on jest zakładnikiem funkcji, że musi grać na szachownicy, która jest dosyć dobrze, skutecznie ustawiona i te ruchy... Tak, tylko że tak naprawdę nie znamy drugiej strony. Ja nie znam drugiej strony. Ja nie wiem, dlaczego tak się dzieje, Bo to jest intuicja, no to jest ryzyko dyrektora artystycznego. Tak. I teraz... Ale uważasz, że Maciek Rok jest lepszy od ciebie w tej funkcji? Nie będę się wypowiadał na ten temat. Czyli uważasz, że nie? Nie, dlatego że... Słuchajcie, to dam ci inny przykład. Hubert Urbański do ciebie. Właśnie, no. Teraz chciałem powiedzieć. O tym chciałem powiedzieć. Wiesz, jak to jest przyjemnie, jak podchodzi do ciebie, jakie to jest próżne, jakie to jest łechcące, że podchodzi do ciebie, albo pisze do ciebie 1000 osób. Jest w ogóle, pan genie, tak było po Hubercie. W końcu ktoś, kto się do tego programu nadaje teraz. Jak pisze 1000 osób, no nie, no bez pana to nie jest to i to jest bardzo przyjemne, ale musisz wiedzieć i mieć pełną świadomość, że tyle samo osób pisze do drugiej strony i mówi: panie Hubercie, dlaczego to nie jest ten program? Skończymy. I to samo. I trzeba, i mówię każdemu młodemu człowiekowi, nie daj się omamić próżności do tego, szczególnie jak wykonujesz tę samą robotę z kimś. Pamiętaj, nawiązując do niewymierności tego zawodu, że tak samo się możesz wielu osobom podobać, jak i nie podobać. Wszystko jest rzeczą względną. Maćka Roka od zawsze bardzo lubiłem i ceniłem. Wykonałeś gest bardzo rzadki w naszej branży. Nasza trójka ma, pewnie każdy z nas ma jakąś historię do opowiedzenia. Mówię o lojalności, o pewnego rodzaju wyższej etyce. Uważasz, że Maciek Dowbor powinien odejść? Gadałeś z nim, doradzałeś mu, pytał. Powinien odejść po dziwnej decyzji pozbycia się Kasi Dowbor? Po Kasi Dowbor? Aha, Kasi Dowbor. Rzecz po mamie w sensie. Tak, tak. Wiesz co? Nad tym się nie zastanawiałem. Wiesz dlaczego? Dlatego, że z jednej strony jesteśmy zawodowcami, prawda? Czyli nie dotyczy to jego pracy i życia w żaden sposób. To jest zupełnie inny program, zupełnie inna redakcja i dlatego... Ja nie wiem, na miejscu Kasi Dowbor chyba nie chciałbym, żeby mój syn odszedł. Tak, ja sobie tak myślę. Tak. Ale powiem wam o czymś innym. Powiem o moim synu z kolei. Jakub Kłamca. Jakub, który miał, jest bardzo prawdomówny. Wiecie co? Który miał być w tej edycji, co ja już nie byłem. I on się pytał, tata, co robić? I pytał się też Hani, mamy. Ja mówię, Kuba, cokolwiek ci nie powiem, będziesz się z tym źle czuł, będziesz się czuł zobowiązany. Musisz sam tę decyzję podjąć. A wiem, jak mu bardzo zależało. Dostał się do tego programu w ogóle bez mojej wiedzy, uczestniczył w castingu. Mało tego, pytano mnie, czy ja nie będę miał nic przeciwko, czy jestem w stanie wytrzymać te potworne ataki, że ja mu załatwiłem robotę, bo to wiadomo, że jakby było, że ja, prawda, że to jest kumoterstwo i tak dalej. Natomiast uważam, że Kuba się do tego świetnie nadaje, jako aktor mówię, bo świetnie śpiewa, dobrze się rusza, jest zdolnym aktorem. Możemy skończyć z tym nepotyzmem? I teraz. I Kuba podjął decyzję, że tata, źle bym się czuł. Ty rezygnujesz, a ja w tym jestem. I wiesz co powiedziałem, synku, jestem z ciebie dumny. Ale uwaga. Ale powiedziałbyś tak samo, gdyby powiedział, że chce tańczyć? Powiedziałbym, bardzo dobra decyzja. Nie powiedziałbym, że jestem dumny. Bo wiecie co, on się sam pozbawił pewnej szansy. Ale wchodząc teraz... Ale też pewnej przyjemności. Ogromnej przyjemności. No ogromnej. Tylko, że jak... Staram się myśleć, jak ja byłem, jak miałem tyle lat, co on. Mhm. Oczywiście to były inne czasy i zupełnie... Ja byłem pazerny, chciałem wszystko robić. Byłem w stanie dopłacić, żeby gdzieś wystąpić, żeby ktoś mnie zauważył. Nigdy nie byłem zmęczony, a jak byłem, to udawałem, że nie jestem i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym ja rozumiem, że on by się źle czuł. Dobrze, mamy 15 minut, złapałem cię. Ale teraz, jeśli by dostał propozycję, bym go osobiście namawiał, żeby... Dobrze, a ty masz już propozycję z jakiejś innej telewizji? Dostałeś? Wiesz co... Bo po wizycie u mnie powinieneś dostać, bo mieliśmy to. Powiem wam tak, napisałem tą książkę. Jeśli usłyszycie, że jakiś aktor mówi, że nie może zdradzić swoich planów, to znaczy, że nie ma żadnych. Żeby nie zapeszyć. Więc wiecie co? Tak powiem czy tak, nie? Mam bardzo dużo propozycji. Super. Ale nie z publicznej. Nie, poczekaj. O tym w ogóle zapomnijmy. Dzięki Bogu. Ja nie uznaję tej, bo że coś takiego jest. Telewizja publiczna to jest telewizja służąca. Wiecie, czy wyście się kiedykolwiek zastanawiali, państwo? Przepraszam, że tak opoliczyłeś nam gościa. Ale nie, uwaga, nie. No. Powiem jedną rzecz. Dobra, i kończmy. Wczoraj miało nie być o polityce i postaram się, żeby nie było. Tak. Będzie tylko, chcę, żeby to doszło do każdego obywatela, niezależnie od światopoglądu, niezależnie od... Czy ktoś z państwa przetworzył pieniądze, przeliczył na dniówki, więc ja szybko mówię, 2,7 mld złotych rocznie na media publiczne, to jest dokładnie 600 milionów euro, co daje dziennie, przeliczając przez 365 dni w roku, uwaga, 1 650 000 euro dziennie. Z naszych, jak tu siedzimy i państwo tego nie widzą, ludzi, którzy obsługują to studio, z naszych podatków. Wiecie, to jest więcej niż płacimy kary do... Tak. Okay. I w zamian dostajemy produkt tylko dla jednej grupy, a nie dla... Dlatego nie chcę w ogóle mówić... A ja uważam, że te paski, które się pojawiają, czasami są warte wszystkich pieniędzy. Nie, wiesz co, a ja, wiesz co, to jest lepsze niż jakikolwiek dopalacz. Jak ja widzę te paski, wiesz... Ja się czuję dopalony. Złapałem cię na strasznym kłamstwie. Mamy 14 minut. Powiedziałeś kiedyś, z każdą kobietą, z którą szedłem do łóżka, byłem emocjonalnie związany. Dlaczego to mówisz? Dlaczego tym biednym dziewczynom, które podrywałeś, także na moich oczach i na wspólnych wyjazdach... Widzę przerażenie w oczach gościa. Piotr, powiedziałeś coś takiego w wywiadzie. Gala? 2006, tak. No co, dlaczego? Te biedne hostesy, które podrywałeś, jakbyś... Nie, przepraszam. Na torze w Porsche... Bardzo bym chciał powiedzieć, że... Mówi wolno, bo szybko myśli. Nie, wiecie co? Tak, brzydziłem się zawsze. Co robiłeś? Brzydziłem się. A, brzydziłeś się. Takiemu, jak widziałem takich dziadów w moim wieku, podrywających te młode dziewczyny, te hostesy, i takich jeszcze często... Wydawało się tym dziadom, że oni są, że wszystko im wolno. Budziło to moje obrzydzenie i niechęć. I powiedziałem sobie, że nigdy w życiu czegoś takiego nie... I dlatego nie dam sobie wmówić, niech jakaś dziewczyna się zgłosi, którą emablowałem, wykorzystując, że jestem czy znany, czy stąd. Nie. To, że jestem znany, byłem jeszcze bardziej nieśmiały. Sam powiedziałeś, że miałeś okres popadnięcia w seksualizm. Tak. A to za czasem tak, mamy Starfood, to wtedy. Ale nie. Oczywiście. I wszystkie te kobiety były mi bardzo bliskie. Jak długo i jak często? Długo. Tydzień, godzinę. Nie, żartujesz. To nie było zaliczanie. To był krąg 8 dziewczyn. Naraz? No tak. Krąg 8 dziewczyn? Ktokolwiek z tych dziewczyn jakby nawiązały kontakt? Nie, ale uwaga, bo też, żeby państwo nie mieli... W tym samym czasie... nie byli w związku. One nie miały związku, ja nie miałem związku. To były takie... Wiesz, jak to się nazywa? Promiskuityzm płciowy. To się jeszcze wywodzi z czasów jaskiniowych. Ty miałeś 8 kochanek. Ale one też być może miały jakieś... Czyli było was 16 osób, tak? Nie wiem, tylko że... Rozumiesz... To jak sobie robiłeś badania, przychodząc do nas do studia na krew? Poczekajcie, to było dawno. Byłem młody. Nie byłem związany. nikogo nie krzywdziłem, nie miałem, nikogo nie zdradzałem. Ludzie, dodajcie mi spokój. Ja jestem bardzo, wbrew pozorom, porządnym człowiekiem. Jak mówi Majka Jeżowska, Gąs, ty jesteś bardzo porządnym człowiekiem, tylko nikt o tym nie wie. Więc chciałbym Państwu... Porządny od słowa pożądać. Chciałbym Państwu powiedzieć, jestem porządnym facetem. Jestem dobrym ojcem, nie jestem... Tak, dobrze, teraz ja. Wczoraj, wiadomo, była pewna ważna uroczystość. Nie, no, był wspaniały marsz. Wspaniały marsz. Tomasz Sarnecki, autor tego legendarnego plakatu z Gary Cooperem. Ja wczoraj postanowiłem o tym czytać. Tak. Zacząłem grzebać. W jednym oknie miałem po prostu twój Instagram, żeby cię poznać bliżej, mój nowy przyjacielu. Obserwuję cię. Ale też sobie czytałem o Gary Cooperze, mój drogi. I przeczytałem sobie taki tekst, który z tym twoim Instagramem bardzo mi się skojarzył. To jest w ogóle ostatnia wypowiedź publiczna Gary'ego Coopera, który... Aha, coś który... Nie, poczekaj. Na imprezie u Franka Sinatry i Dina Martina powiedział ze sceny, uwaga, jedynym moim osiągnięciem, z którego jestem naprawdę dumny, są przyjaźnie, które nawiązałem w tej wspólnocie. I ja zerkając na ten twój Instagram, też sobie pomyślałem, kurczę, ty masz fajne życie, ty masz fajnych, bo tam te zdjęcia się powtarzają. Ty często wspominasz Wodeckiego chociażby, który miał tą swoją niezwykłą aurę. Kasię Skrzynecką też inspirujesz. Czy rzeczywiście mógłbyś się podpisać pod tym, co powiedział kolega? To wspaniałe słowa. Ja to przemyciłem w naszej rozmowie. To jest mój największy dorobek. Największy dorobek są ludzie, przy których nie wstydzę się swoich słabości, nie chcę teraz mówić dużymi literami, przy których nie wstydzę się wyżygać, w sensie emocjonalnie, bo normalnie nie robię tego. I jeszcze, wiecie co, których w ogóle się nie wstydzę. Ja się po prostu tych ludzi nie wstydzę. Mieć komfort bez wstydu, mówienie o swoich słabościach, o tym, że coś ci nie wyszło, że poradzenia się w sprawach intymnych, ale nie tylko seksualnych, ale takich bardziej emocjonalnych, uczuciowych. No. To jest największy chyba skarb, że ja mam taki bezwstyd i uczę tego wobec mnie moje dzieci. Bo ja tak miałem i wiem, że dlatego jest mi lepiej oddychać. Ale dlaczego... Bardziej kocham ludzi. Mówisz o bezwstydzie. Dlaczego kiedyś robiłeś takie badania, chyba Piotrusiowi nawet tego nie opowiadałem, mówię o Kędziorze, że pamiętam, przesiadowaliśmy często wieczorami na Placu Trzech Krzyży, pamiętam. I Gąs robił taki numer. Zawsze z nowym towarzystwem. W pewnym momencie udawał, że zasypia, tak się zginął i mu ślina ciekła z... Ojej, ale to było babie lato tak zwane. I wszyscy mówili, ty przesadził, upił się. Zaczęliśmy bawić o Gąsie, że już jest degeneratem. Okazuje się, że on udawał. Tak. No, prawda. No, to jest ciekawe, to jest badanie, rozumiesz. Tak, bo ludzie o tobie myślą. Tak. Ale myśmy cię wlekli do samochodu. Ale ja to pamiętam, słuchajcie, ja to robiłem takie różne, na przykład Julka uwielbia chodzić 10 metrów za mną, jak idziemy... Córka moja, żeby... I ona mówi, tata, ja pójdę, będę słuchać, co mówią o tobie. Wiesz, to jest... I co mówią? Nie, no generalnie... To ten z kalamburów. Kalambury przyjechały. To staruszkowie jak go mijają. Tak. Nie, generalnie wiecie co... Ale dobrze mówią? Chyba dobrze. Tak, raczej tak, dobrze mówią. Co jest jeszcze bardzo ciekawe. Na przykład kupujesz, to jest niewiarygodne, kupujesz w jakimś tam Samie, Biedronce, na Powiślu i jest tak. Obok ciebie są ludzie, jesteś w tej odległości co wy. No. Ty, to on. Co on tam kupił? O, jak tylko w trzeciej osobie? Tak. Ja to wszystko słyszę, oni mówią głośno. Tak. Bo mi się wydaje, że jesteś w telewizji. Że jestem w telewizji. Tak. Ale przytył trochę. Nie. No. I w ogóle... Makaron kupił. Ja jestem zażenowany, nie wiem jakim zwrócić uwagę, bo oni nie robią tego złośliwie. Tak. Oni tak jak siedzą u siebie w domu, tak mówią... Google Box. Coś na Google Box, tak. A na Wikipedii jest twojej własnej. Czytałeś? Nie. Tam jest napisane o badaniach, że jesteś pierwszy w rankingu NATO, trzeci NATO, czwarty NATO i tak dalej. Nie NATO, nie mówimy tutaj o militariach. Ale chodzi o to, że wniosek jest taki, że cię lubią. Czy jesteś popularną, lubianą osobą. Dlaczego? Nawet Plejada napisała najpopularniejszy polski prezenter. Wiesz co, jak to przeczytałem. Ale ja to potem poprosiłem, żeby to zdjęli. Zmieni bo to będzie... Dlaczego Polacy ciebie lubią i szanują, powiedz mi. Człowieka jednak z połową rosyjskich genów. Nie, i ukraińskich. Ukraińskich to już mogę ci wybaczyć. No, ale rosyjskie... Tak się zastanawiasz? Ja jestem dobrym człowiekiem. Na pewno jestem dobrym człowiekiem. I na pewno lubię ludzi. I trzeba się bardzo postarać. Nie tyle, żeby mnie nie lubić, bo ja rozumiem, że może ktoś za mną nie przepadać. To zresztą słowo, z którym ja walczę. Hejt, nienawiść. uważam, że po słowie nienawiść możemy już tylko komuś wpierdolić albo, przepraszam, użyć przemocy, albo, bo jesteśmy przyzwyczajeni mówić: nienawidzę tego jedzenia, nienawidzę tam jechać. A tak naprawdę to jest pewna lingwistyczna ubogość. Dlatego, że uważam, że można powiedzieć, jestem don't likerem, tak jak w przypadku ostatnim, jeśli już mówimy po angielsku. Albo na przykład można powiedzieć: nie cierpię jajecznicy. To jest zupełnie inaczej. Nienawidzę. Uważam, że ta jajecznica nie zasługuje na takie traktowanie, emocje. I teraz ja nie... Jakbym miał wam powiedzieć, czy są takie osoby, których ja mogę powiedzieć tak zdecydowanie, które znam, a nie lubię. Nie mam. Ja nie mam w sobie w ogóle nienawiści. Mogę mieć jakąś niechęć, mogę mieć... Ktoś może... Tylko nienawiść jest strasznie dużym słowem. No właśnie, ale nienawiść jest mocna. No. Wiesz, bo za tym już jest mało się... Jest taki film Sorrentino Młodość. Jest tam dwóch starszych przyjaciół, Keitel i Michael Caine. Tak. Jest ten chłopak, który obserwuje to, co się między nimi dzieje. Jest pani na basenie. Jest pani na... Ja ją kocham. Ja kocham bardzo tą panią. Ona nie ma dużej roli, ale jest bardzo zauważalna. Ale Sorrentino to marzy, ma te piękne, posągowe kobiety, które po prostu właśnie mało mówią i przez to tak tyle mówią te ich pozy i zachowania. I on zadaje jedno pytanie. Nie pamiętam, czy Kejnowi, czy Kajtelowi. Dlaczego wy się przyjaźnicie? Jak długo się przyjaźnicie? I on mówi o swoim sposobie na przyjaźń. My nie mówimy sobie przykrych rzeczy. I to jest przepiękne. To jest przepiękne. Jeśli miałbym pójść za tą myślą, nie, ja tak nie mam. Z moimi przyjaciółmi mówimy sobie przykre rzeczy. Ale mówimy sobie przykre rzeczy, nawet czasami... Ale można przykre powiedzieć w dobry sposób. To się czuje, po pierwsze, kontekst, a po drugie, ty doskonale czujesz. Intencja jest ważna. Właśnie. Czy ktoś mówi to po to, żeby cię w jakimś sensie zdeprecjonować, czy na przykład po prostu się wkurwił, czy coś go zabolało, to są zupełnie inne... Jeśli ktoś czerpie przyjemność z poniżania drugiego człowieka, to... Dla zasady to nie. Ale skoro mówimy, jeżeli mówisz, że z przyjaciółmi potraficie sobie mówić gorzkie rzeczy. Dzisiaj wielokrotnie padało to hasło kalambury, często za tobą wołają. Bardzo uszanowaliśmy Karola Strasburgera, jak był nas wiele lat temu, że o familiadzie nie było prawie w ogóle. Ale tak szczerze, byli tacy goście, bo waszymi gośćmi, twoimi gośćmi były znane osoby. Bardzo. Od Marka Kościkiewicza po największe. Wszyscy byli. Wszyscy, wtedy wszyscy. Były betony, byli tacy ludzie, którzy... Wiesz, że nie, to był taki program. Chyba każdy zna kalambury. Betony nie przychodziły. Naprawdę? To nie przychodziły betony. Znaczy, w sensie, że nie umieją rysować czy pokazać. Nie zgadywali, byli ciężcy. A w tym sensie, nie. No. Był najgorzej rysujący człowiek, jakiego w życiu... Tak? To były dwie osoby. Tak. To była świętej pamięci Danusia Rin i Jerzy Zelnik. To było... A co Zelnik, cokolwiek namalował, to mu samolot wychodził. Piramidki mu wychodziły. Słuchaj, po prostu nic mu nie wychodziło. I pamiętam, że trzeba było narysować, a potem już pozwoliłem pokazać hasło, które nigdy nie zostało przez nikogo odgadnięte. Trzask, prask i po wszystkim. Nikt tego nie potrafił narysować i... Narysować? I pokazać też, i po wszystkim, że czas nikt na to nie wpadł. Ale wiecie co... A kto był największym bystrzakiem? Musisz powiedzieć. Ja byłem największym bystrzakiem. No to dobrze, drugie odpowiedzi. Nie, ja byłem największym bystrzakiem, jak występowałem, dlatego poproszono mnie, żebym potem ja prowadził. To jest zła odpowiedź, trochę więcej pokory. Tak, pokory. Wiecie co, o Karolu jeszcze. Ja wiem, Karol jest kochany. Ja chciałem... Nufar narodowy. Wiecie co, siedzimy z Karolem Strasburgerem, z przyjemnością to powiem, turniej tenisowy w Szczecinie, siedzą tam kabareciarze, i jest godzina pierwsza. Ja w pewnym momencie, wiecie co, troszkę wypiłem, zresztą wszyscy troszkę wypiliśmy. I nagle coś mnie tak... Wstałem i powiedziałem tak: moi drodzy, zupełnie poważnie, czy wy wiecie, zdajecie sobie sprawę, kto tu z nami jest? Jest Karol Strasburger. Ale wiecie, dlaczego teraz mówię Karol? Wiesz co, ja nigdy tego nie mówiłem. Jakoś teraz mi się zebrało. Karol Strasburger jest człowiekiem, który zagrał w największej ilości kultowych. Miał takie szczęście. Mówię, noce i dnie, jak czytujemy. To są jego nenówki. A Wielki Szu. Pomaga dalej. wielki szut tego, wiesz, adwersarza Jasia Nowickiego. Wspaniała rola. Ale agent numer jeden. A to klasyk. Pierwszy w ogóle szpiegowski z prawdziwego zdarzenia w socjalistycznej kinematografii film. Dalej, uwaga. Film uznany pierwszym serialem po 1945 Polskie Drogi, gdzie grał główną rolę z piękną muzyką Kurlewicza. I w mundurze jak pięknie wyglądał. Tak, to był Strasburger i Leon Kuraś, czyli Kazimierz Kaczor. Później Jan Serce. Prowadzi najdłużej program w jakiejkolwiek familialny. I tak, czy wy wiecie, i Karol się popłakał. Wiecie co? Mało tego, Karol potrafi sobie sam zrobić kampera, którym jeździ po świecie. I teraz posłuchajcie, ja robiłem świnstanockę na Instagramie w czasie pandemii. To się cieszyło dużym powodzeniem, takie hardkorowe bardzo, które nie dało się powiedzieć w telewizji jakikolwiek, ani nawet w stand-upie, było jeszcze gorzej niż w stand-upie, więc to były bardzo silne te. I zaprosiłem Karola, żeby powiedział żarty. A on do mnie dzwoni, ale jak? Jakie żarty? Karol, jakie ci do głowy tylko nie przyjdą. I zapowiedziałem, proszę państwa, przed państwem, za chwilę, na żywo, pierwszy raz. I uwaga, on nie dość, że powiedział te żarty. Ja powiedziałem żart, słyszałeś najnowszy żart o tobie? Nie wiem, czy znacie? Nie. O Karolu. Wiecie, że on ma małe dziecko? No wiem. No, że jak żona wychodzi po pampersy dla dziecka, pyta się, czy tobie też kupisz. To, więc i Karol, ja mu to powiem. Karola? Ale, nie, i Karol popłakał się ze śmiechu. I wiecie co? Nazajutrz do mnie dzwoni. Najpierw napisał: Piotr, ja nie dostałem tylu gratulacji. Nie pamiętam, po 20 lat, bo piszą do mnie młodzi ludzie. Panie Piotrze, odkryłeś czy Piotrek, Karola na nowo. My kochamy pana Karola. Myśmy myśleli, że to jest wapniak z familii. To jest cudowny. Wiek biologiczny 35 lat. Wiecie co, coś wspaniałego. I ja się tak cieszyłem za Karola, bo uważam, że on zasługuje na to. Możesz dojść do kropki? Zasługuje na to, żeby był obiektem kultu. Zaraz będzie więcej, ale mamy ostatnie pytanie podsumowujące. Nie, przepraszam, ja nie wyjdę stąd z tego. Dobrze, to zrobimy więcej i więcej. Za chwilę przyjdą tu siatkarze, żeby doprowadzić swoje programy. Z Gali w ogóle Piotr Kuba poruszył, ja też go czytałem i tutaj cytat. Boję się, nie chciałbym być dla nikogo obciążeniem, to a propos śmierci. Jeszcze bardziej boję się śmierci, może dlatego ja jestem osobą niewierzącą. Ja nawet chciałbym, żeby Bóg był, bo uważam, że wtedy poszedłbym do nieba. To było 2006, czyli to no, prawie 20 lat. I pytanie jest takie. Dlaczego, z jakiego powodu poszedłbyś do nieba? Bo ja mam dużo, to tak osobiste pytanie ode mnie, ja mam dużo rozkmin właśnie, co jest potem i tak dalej. Czy twój stosunek przez te 20 lat się zmienił? Czy powiedziałbyś dokładnie tak samo? Piotrek się cały czas zastanawia, czy jak przejdzie w ten drugi wymiar, czy tam Tinder będzie miał zasięg. Tak, nigdy nie byłem na Tinderze, ale wiesz co, tak poważnie, bo chciałbym poważnie odpowiedzieć, że to, co przeczytałeś, aż pciarki. Chciałbym, żeby Bóg istniał. Chciałbym. Bo uważam, że to jest nadzieja dla ludzi wierzących. Wierzących. To jest nadzieja, że coś jest po. Dla takich ludzi jak ja, który boi się śmierci od dziecka. Znaczy boi śmierci, to chciałbym, żeby być dobrze zrozumianym. Tak lubię żyć, tak kocham żyć. Życie. Żyć. Czynność. Życie też. Po rosyjsku to źle brzmi. Życie, no ja wiem. I wiecie co, że wydaje mi się, że ja nigdy nie umrę, a nie dlatego, że jestem taki wielki, tylko że na to nie zasługuję. I to jest tylko... To bardzo ładne. Więcej. To tak jak Woody Allen powiedział, może kiedyś umrę, ale nie chciałbym być tym blisko. No. I teraz patrzę na... Odchodzą moi przyjaciele, ludzie tacy najbliżsi, którzy byli zawsze w moim życiu, wydawało mi się, że będą zawsze. No to oczywiście, że człowiek im jest starszy, tym się przyzwyczaja do tej myśli. Natomiast na pewno boję się tej nicości. Nie wiem, jak to mam powiedzieć. Ale nie mogę sobie wyobrazić nieskończoności i nie mogę sobie wyobrazić... Możemy ci obiecać, że my z Kędziorem będziemy na twój grób przychodzili. Dziękuję. Albo będziemy na ciebie czekać. I tam będzie taki duży napis, twoja twarz, jego twarz brzmiała... Panie Gąsow! Panie Gąsow! Chciałbym zakończyć tym... Ja bym chciał zakończyć. Bardzo się cieszę, żeście mnie zaprosili. Mam niedosyt. A to jeszcze nie koniec. Mamy jeszcze 4 pytania. Daj nam chwilę. Uwaga, dżingiel. Bardzo prosimy o dżingiel. Na więcej ciekawych pytań w podcaście Wojewódzki i Kędzierski zaprasza mBank z kontem Intensive dla tych, którzy chcą więcej z życia. Mamy taką specjalną, tutaj chodzi nam o w miarę szybkie, lapidarne i błyskotliwe odpowiedzi. To jest nasza działka więcej. Błyskotliwe tak, szybkie tak, lapidarne nie. Gdybyś mógł powtórzyć swoją karierę, to większy nacisk położyłbyś na aktorstwo czy na estradę? Czyli konferencjerka i tak dalej. To jest właśnie to... Lapidarnie trudno odpowiedzieć. Jedno i drugie kocham. Nie wiem, na co położyłbym. Wydawało mi się... Czy remis? Remis. Dobra. Remis. Dobra. To więcej jest w tobie polskiej czy rosyjsko-ukraińskiej duszy? Wschodniej duszy? Podobny. Czuję się Polakiem. Mam na to papier. Natomiast... I cały system zachowań. Tak jest. I to jest a propos Adam Nowak, mój przyjaciel z podstawówki, z jednej klasy. Genialny tekst. Przez 8 lat. Natomiast, wiecie co? Nie, no na pewno bardziej Polakiem. Tutaj wzrastałem, tutaj... Skończę? Nie wiem jeszcze, gdzie skończę. Nigdy nie wiemy, ale bardziej, na pewno bardziej jestem Polakiem. Czuję, jestem Polakiem o korzeniach zagranicznych. Nawet twoje partnerki zgadzają się, że jesteś inwestycyjnym frajerem. Inwestując pieniądze zarobione na występach, więcej zarobiłeś czy straciłeś? Straciłem. Tak? Tak. Dużo więcej? Dużo. Czy zarzuciłeś już tę działalność finansową, taką inwestycyjną? Cały czas staram się walczyć i cały czas z równym skutkiem. Elżbieta Zającówna kiedyś powiedziała: Gąs, nie trzeba pracować, wystarczy za tobą chodzić i robić wszystko to odwrotnie, to co inwestujesz, i zbierać po tobie telefony, zegarki. Słuchajcie Elżbiety Zającównej. W twoich podróżach więcej jest szukanie nowych wyzwań, czy więcej pragnienia samotności? Bo to jest ważne. Bardzo ciekawe. A to teraz poruszacie temat rzeka. Ale ostatnio cię przecież zatrzymali w USA, bo myśleli, że jesteś u meksykańskim imigrantem. El Chapo. El Chapo. Nie, wiecie co? Właśnie, bo ja mam wrażenie, że kiedyś gadaliśmy o tym. Ja też uwielbiam samotnie podróżować. Uwielbiamy jeździć samemu. Ale również jest mi miło, jak jeżdżę z kimś. Po prostu są dwa różne wyjazdy. Pojechanie do tego samego miejsca samemu, z kobietą, z kolegą i w grupie, to są zupełnie inne. Tak. I dlatego to nie jest tak łatwo powiedzieć, bo ja lubię się oczyścić w samotności, lubię swoją samotność, ja się ze sobą nigdy nie nudzę, więc nawet jeśli się nudzę, to się cieszę, że nic nie robię i mam reset w postaci, jestem w stanie powiedzieć, o czym myślałem przez ostatnie 5 minut. Panie. Natomiast to drugie, tylko skończę, i na pewno szukam wyzwań. Jak człowiek marnuje swój czas i ma z tego przyjemność, to nigdy nie jest czas zmarnowany. O, to świetne jest. To powinieneś pamiętać. Ja cię chciałem zapytać, ale nie zadam ci tego pytania, więc nie żądam odpowiedzi. Dlaczego ty nigdy nie miałeś romansu z Katarzyną Skrzynecką, ale nie było czasu? Mogę powiedzieć. Nie chcę. Proszę państwa, kto był naszym gościem? Piotr Gąsowski, ale ty chciałeś spuentować pięknie naszą rozmowę. Nie, chciałem powiedzieć, że cieszę się, że tutaj jestem. Jak zwykle mam ogromne poczucie niedosytu, bo wydaje mi się, że chciałbym się z państwem i z wami podzielić jeszcze różnymi spostrzeżeniami, moimi obserwacjami, które mogłyby być dla was ciekawe. A my, wiesz, powiemy ci tak z kulis naszego programu, my dzisiaj z Piotrem byłyśmy jak te dziewczyny, co to losowały, która z tobą zatańczy, bo żadnemu z nas nie chciało... Która nie zatańczy. Nie zatańczy. Żadnemu z nas dzisiaj nie chciało się przyjść do studia, żeby z tobą pogadać na żywo. Ale wiecie co, to w zasadzie żałuję, żeście przyszli, bo ja bym sam, sobie zadawał pytania i bym sam sobie odpowiadał. Dziękujemy naszym gościom. Dziękujemy. Aha, przepraszam. No. Kochani, tercet, czyli kwartet. Jestem szczęśliwy, bo to jest połączenie przyjaźni i naszej artystycznej drogi, to był od początku do końca nasza inicjatywa, żeby ten tercet, czyli kwartet u Hanuszkiewicza. Nie wiecie, co to jest za trio? To jest ten chłopak, którego chodził Gąsów. Tak, Robert Rozmus, Hania Śleszyńska. To nie jest ten tytuł tego filmu, o którym prawie zagrałeś. Prawie. I Wojtek Kaleta i zapraszamy 30 lat. 30 lat, proszę państwa. Dziękujemy, do widzenia państwa. A ja tu jeszcze z państwem zostanę, bo mam jeszcze przynajmniej z 1,5 godziny audycji. Dziękuję bardzo. Wojewódzki Kędzierski.